Lubartów wyszedł ze związku. Bo ja wiem, że tu gdzie jestem, to jestem w więzieniu. Big Brother w Lubartowie. Tak naprawdę sam właściciel licencji do nas się odezwał, kiedy dowiedział się, że mamy tak kreatywnych radnych w mieście. Rusza sezon turystyczny w Kozłówce. Wchodząc do pałacu możemy poczuć się jak goście hrabiego Konstantego. Dyrektor szpitala odwołany. Rowerzyści powitali wiosnę. Pożar w gminie Abramów. Zwycięstwa zawodników MKS-u. Skończyło się tak, że ta pierwsza walka skończyła się w parterze przez duszenie w 20 sekundzie walki. Posadź swoje drzewo. Co roku sadzimy miliony drzew. Angelika Karasek, witam Państwa w najnowszym wydaniu informacji. Mimo że śmieci zdrożały w domkach do 18 zł, a w blokach do 13 zł od osoby, to podczas ostatniej sesji Rady Miasta, która odbyła się we wtorek, radni Marek Polichańczuk, Tomasz Krówczyński oraz Jan Ściseł zagłosowali przeciwko wyjściu Lubartowa ze Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej. Radni PiS oraz radny Robert Błaszczak wstrzymali się od głosu. Za opuszczeniem wójtów i ich działaczy głosowały dwa kluby, Wspólne Lubartów oraz Koalicja Obywatelska. I to dzięki 11 głosom radnych z tych tworzących koalicję w Lubartowie nasze miasto wyszło ze związku. Od poniedziałku do naszych mieszkań trafiały zawiadomienia o podwyżce opłat za śmieci. Dopiero dokument wyciągnięty ze skrzynki i skala podwyżki wielu z nas uzmysłowiła, jak mocno wzrosły opłaty za śmieci. Wielu z nas z decyzją Związku Komunalnego się nie godzi. Tak samo postąpił burmistrz Krzysztof Paśnik, który na sesję, która odbyła się w ostatni wtorek, przedłożył projekt uchwały o opuszczeniu śmieciowego tworu. Punkt był wyjątkowo burzliwy, a obradom na sali konferencyjnej przysłuchiwało się kilkudziesięciu mieszkańców Lubartowa. W internecie sesję śledziło około 2000 osób. W związku z tym, że dyskusja trwała kilka godzin, wybraliśmy dla Państwa najciekawsze fragmenty. Na pełną debatę o wystąpieniu ze związku zapraszamy zaraz po informacjach. Punkt ten dzisiejszego porządku obrad jest bardzo ważny dla dalszych kosztów zagospodarowania odpadów i odbioru odpadów w naszym mieście. Wszyscy pamiętamy całą genezę, która rozpoczęła się, no, można powiedzieć, kilka lat temu i miała w tej swojej trasie, drodze, nastąpiło wiele problemów. Wraz z tym, że lokalizacja zakładu zagospodarowania odpadów planowana, ostateczna się zmieniła. Wiele osób stąd, które pamiętają tamte czasy, które walczyły o to, jest tutaj z nami i myślę, że może to potwierdzić. Co mamy dzisiaj, drodzy Państwo? Otóż dzisiaj mamy zakład zagospodarowania odpadów i biuro związku, które, no niestety muszę przyznać, z przykrością, nie pracuje tak, jak powinno pracować. Co się z tym wiąże? Bo to jest chyba najważniejsze. Otóż wiąże się to, że bezpośrednio wpływa to na cenę, na wysokość ceny za odpady w naszym mieście. Jak cofniemy się kilka miesięcy, ten temat budził ogromne kontrowersje, ogromne dyskusje. Były pewne propozycje składane, między innymi przez moją osobę. Chcę dalej i robię wszystko, co w mojej mocy, żeby koszty odbioru odpadów były niskie. Ale niestety, powtarzam, niestety, po wyborach samorządowych, jak czterech przedstawicieli miasta Lubartowa, największego udziałowca, przypomnę, w związku międzygminnym, pojawiło się na pierwszym spotkaniu, zobaczyło dokumenty, które zostały nam przedstawione dopiero wtedy, okazało się, że sytuacja, która w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów i Związku miała być optymistyczna, miała dawać nam nadzieję na to, że propozycje, które składałem w kampanii wyborczej, pozwolą nam utrzymać ceny śmieci na poziomie, które były wcześniej proponowane, niestety jest nie do zrealizowania. Dlaczego? W kampanii wyborczej jeszcze wcześniej mówiono nam wszystkim, w szczególności akurat przedstawicielom Lubartowa w związku, że jest sytuacja dobra, idziemy w dobrym kierunku, za chwilę będziemy wyciągali same kokosy, będą zyski, będziemy szczęśliwi, nasze ceny za odbiór śmieci będą niskie. Burmistrzowi Paśnikowi chodziło m.in. o obietnicę, jaką złożył tuż przed drugą turą wyborów burmistrz Janusz Bodziacki.
W najbliższej kadencji spowodujemy, a zyski z sortowni od śmieci lubelskich obniżą opłaty dla naszych mieszkańców. My dotrzymujemy słowa. Tak jak wspomniał burmistrz Paśnik, po wyborach na świat wyszły dokumenty, które nie były wcześniej znane, a które wskazały, że zamiast zysków Zakład Zagospodarowania Odpadów, aby utrzymać płynność finansową, przeniósł część kosztów na rok 2019. To znaczy kilka lat wcześniej. Związek powstał po to, żeby, tak nam wtedy mówiono, mieszkańcom Lubartowa, żeby nasi mieszkańcy mieli jak najtańsze, najniższe ceny za odbiór nieczystości. Rzeczywistość teraz jest diametralnie inna. Ale wracamy do pracy nas jako przedstawicieli w tej kadencji w związku. Otóż przypomnę, jest to 4 przedstawicieli w związku. Moja skromna osoba, pan przewodniczący Jacek Tomasiak, pan radny Wojciech Osiecki i pan burmistrz Jakub Wróblewski. Ja zostałem wybrany na przewodniczącego zarządu tego związku, a moi koledzy zostali jakby członkami ważnego gremium, walnego zgromadzenia, tak jak i ja, i próbowaliśmy zaproponować, widząc taką trudną sytuację, która panuje i w związku, no i w biurze, patrząc na te koszty, które są tam generowane, próbowaliśmy ze skutkiem, jakim zaraz Państwu opowiem, zaproponować pewne zmiany. Zmiany organizacyjne, finansowe i myślę, że przede wszystkim zmiany, które mentalności pewnej, tak? My jakby staramy się na siłę tkwić w pewnych systemach, pewnych związkach, po to tylko, że nie wiem, zastanawiamy się, a co będzie, jak wyjdziemy ze związku, który dostaliśmy jakieś środki, jakieś dofinansowanie na budowę tego zakładu. Nic nie będzie, on będzie istniał dalej. Lubartowa w tym związku nie będzie, ale za to będą mieli mieszkańcy tańsze śmieci. To chyba o to chodzi. Chyba o to chodzi wszystkim, drodzy Państwo. Czy jest sensem tkwienie w czymś, co nie rokuje poprawy, czy jest sensem wyjście i znalezienie rozwiązania, a takie rozwiązanie właśnie daje nam możliwość wyjścia z tego związku, żeby śmiecie były tańsze. Drodzy Państwo, ja tylko podam jedną kwotę, tak myślę, że przed dyskusją, jeżeli chodzi, bo wrzuciłem tutaj koszty administracyjne, koszty PSZOK-u, koszty kompleksu Lokickiego. Otóż te 54, no 47 oficjalnie, ale jak widzimy, możemy nawet pod 54% kosztów pociągnąć nasze wyliczenia, daje nam bardzo fajne wyniki. Mianowicie koszty administracji to koszty miasta na poziomie prawie 500 tysięcy złotych. Koszty PSZOK to koszty miasta Lubartów na poziomie 363 tysięcy złotych. Kompleks Rokicki to 173 tysiące złotych, co daje nam ponad 1 000 000 złotych kosztów. I teraz najważniejsze, bo wiem, że podnoszą się różne głosy. Jeżeli podzielimy to przez uczestników systemu, ten 1 000 000 złotych, to jesteśmy w stanie obniżyć koszty na tych kosztach, które tak naprawdę do nas, nas nie dotyczą, mogłyby nie dotyczyć, o 5 zł na osobie. Czyli jak teraz mamy, w tej chwili mamy 18, 13, możemy odjąć po 5 zł średnio oczywiście, bo to są, nie są w tej chwili, to tak na poczekaniu policzyłem, tak? Nie wspomnę o kosztach transportu i innych kosztach, które jeszcze można by było wskazać. W debacie wziął udział radny Tomasz Krówczyński, który dopytywał o szereg kosztów, w tym biura związku i wpływu tych kosztów na cenę. Poruszył temat problemów z przejęciem systemu, czyli koniecznością stworzenia regulaminów, czy też zebraniem deklaracji oraz opłat. Wskazywał, że Lubartów będzie musiał kupić oprogramowanie czy pojemniki. Podniósł temat sprawozdawczości oraz radosnej twórczości posłów na wiejskiej, którzy według niego utrudniają, a nie pomagają przy systemie zagospodarowania odpadów. Jego klubowy kolega Marek Polichańczuk podniósł kwestię rozliczenia związku z miastem Lubartów. Miasto ma 47% udziałów i w związku z tym po wystąpieniu związek powinien oddać miastu Lubartów około 30 milionów złotych. Ja bym, zanim zabiorę jeszcze głos w dyskusji, chciałbym zadać pytanie panu burmistrzowi, jeśli można. O jakich udziałach w związku pan mówił? Jakiego rodzaju udziały ma pan na myśli? Kapitałowe, udziały w
Nie bardzo rozumiem. Wiemy wszyscy, że czym jest związek zagospodarowania. Jest to związek międzygminny, ja Państwu przypomnę, który powołuje się w drodze porozumień między samorządami w celu wykonywania wspólnych zadań. W tym wypadku są to, powiedzmy krótko mówiąc, zadania gospodarki śmieciowej. Nie jest to żadna spółka. My nie mamy tam żadnych udziałów, proszę Państwa, żeby była jasność. To nie jest, owszem, związek ma osobowość prawną, natomiast nie ma tam żadnych udziałów. Wszystkie stwierdzenia ja rozumiem Państwa stwierdzenia, takie pokrótce mówiąc o udziałach, które jakby mówią tylko o tym, że owszem, my mamy udział w ilości mieszkańców w gospodarce, w całym systemie zagospodarowania. I taki udział mamy. Rzeczywiście na poziomie 50 około procent. To mówił pan Tomasz Krówczyński, wyliczał te dane, które zdradzają. I to jest udział. Opłaty, które ponosimy na rzecz związku, są dzielone w stosunku do mieszkańców. I stąd się bierze ta kwota połowy tych kosztów, które wnosiliśmy do związku jako opłat administracyjnych czy opłat w utrzymywaniu związku. Natomiast nie są to żadne udziały. Myśmy nie wnieśli, proszę Państwa, do związku żadnych udziałów, które moglibyśmy odebrać. Dlatego zadałem to pytanie i prosiłbym o wyjaśnienie, bo pan burmistrz tutaj powiedział o tym, że jest do rozliczenia majątek. Owszem, w statucie my mamy prawo rozliczyć, ale tylko nakłady inwestycyjne, które ponieśliśmy na rzecz tego związku. My takich nakładów prawie nie ponieśliśmy w ogóle. Zakład nie jest własnością gmin w żadnych procentach. Zakład jest własnością związku. Jeśli wyjdziemy z tego związku, zrzekamy się praw do tego zakładu. Radny Gregorowicz podkreślił, że w kraju są dwie sortownie, które nie zarabiają, oraz ujawnił nowe dokumenty wskazujące, jak gospodarowano majątkiem w związku. 10 milionów, proszę Państwa, którą Lublin uzyskał, dlatego żeśmy przekroczyli kwotę prawie o grubo ponad 6 milionów, kwotę, którą żeśmy przeznaczyli na zadanie. Przeznaczyliśmy 42 miliony z kawałkiem, a zbudowaliśmy sortownię za 50 milionów. I musieliśmy od Lublina pożyczyć 10 milionów. Czyli w istocie, proszę Państwa, Lublin za 10 milionów, za 1/5 nakładów na budowę sortowni przejął 71% strumienia. I wszyscy tu mówią, że pełne obłożenie strumieniem to dlatego jest dobrze. Każda sortownia jest dochodowa. No proszę Państwa, ja już znam dwie niedochodowe. Jedna ta nasza, niby, a druga, proszę Państwa, w Suchej Beskidzkiej, która nie jest dochodowa już od roku 2014, choćby. Dwie, ale jest ich wiele, proszę Państwa. Więc wróćmy do tej umowy pożyczki. I tak naprawdę, jak Lublin przejął, chciałbym robić takie interesy. Chciałbym się dowiedzieć, kto takie interesy robi, że za 20 milionów nakładu, za 20% nakładów przejmuje 71% wpływu na funkcjonowanie, na majątek, na podział ewentualny, proszę Państwa. Jeszcze wracam do tej umowy, proszę Państwa, właśnie też przemilczanej umowy, proszę Państwa, pożyczki. Proszę zauważyć. Chodzi o to, że to jest kolejny element, że decyduje się o nas bez nas. Myśmy nie mieli tam żadnego wpływu na podejmowane decyzje. Jeśli ja tutaj słyszę pytania, dlaczego, co będzie dalej, to ja powiem tak. Normą jest w tym związku, że podejmowano decyzje, nie martwiąc się, co będzie dalej. Bo na przykład czytam protokoły zarządów związku, nie z tego okresu, z tej kadencji, z poprzedniej kadencji, gdzie na przykład dyskutuje się, że ponieważ kwota na budowę sortowni przekracza jakby kwotę przeznaczoną, którą dysponujemy, to należy gdzieś tam pożyczyć od Lublina pieniądze. I pisze tam, że zarząd związku upoważnia burmistrza czy wiceburmistrza do podpisania porozumienia czy umowy z Lublinem. I na tym koniec. Czyli nawet nie wiedzą, a ta umowa ma kilkanaście stron. Jedna aneksowana była raz. Przystąpię jeszcze
aneksowania. I już nikt nie znał treści umowy, nie analizował na związku komunalnym, na zarządzie i aneksowania. No choćby aneks. No proszę Państwa, kolejny przykład przemilczania. Bo rzuciłem na początku tezę, widziałem w niektórych oczach oburzenie, gdzie mówiłem o kłamstwie, o przemilczeniach i o bucie. Proszę Państwa, kwestia choćby przemilczenia VAT-u, że Lublin podobno pożyczył nam 10 milionów netto. No proszę Państwa, jakie netto? Brutto. W umowie pożyczki pisze, że Lublin udziela pomocy w wysokości 10 milionów. Wszystko. Proszę Państwa, zgodnie z ustawą o cenach, kwota należności, jeśli nie jest wyszczegółowana, proszę, co tu księgowi, co tu doradcy podatkowi, to chyba powinni wiedzieć, że jeśli nie jest uszczególnione, że to jest netto czy brutto, to rozumie się, że w należności uwzględniony jest należny podatek VAT. Krótka piłka, więc Lublin pożyczył nam 10 milionów brutto. Jakie to ma znaczenie? Dzisiaj słyszę głosy zdziwienia, zaskoczenia, kłopotliwego milczenia, że no jak to, Lublin nie płaci, odbiera od nas 1 800 000 VAT-u i że to niesprawiedliwe, proces sądowy, pozew. Proszę Państwa, o to chodzi, że właśnie, proszę zerknąć do tej umowy pożyczki, która była dwukrotnie aneksowana w maju 2015 roku i bodajże w czerwcu 2017. Nawet zarząd związku nie wiedział, że aneks był wymieniony, wymienione było oświadczenie. W pierwszym aneksie, proszę Państwa, aneks do tej umowy pożyczki zawierał oświadczenie władz tego związku, czyli rozumiem pana wiceburmistrza i pana wójta gminy Lubartów, że oni nie zamierzają uzyskać zwrotu lub odliczenia podatku VAT zawartego w nakładach poniesionych na realizację zadania inwestycyjnego. Czyli ja rozumiem, że w 2015 roku zakładali, że ten koszt nie będzie jakby kosztem czy nakładem kwalifikowanym, czyli podlegającym zwrotowi całości albo częściowo. Natomiast proszę Państwa, nie wiem co się stało, ale w 2017 roku w czerwcu zmieniono to oświadczenie. I już nikt o tym nie wiedział, nawet sądzę na terenie związku, że ci dwaj ludzie napisali już inne oświadczenie, że zamierzają uzyskać zwrot lub odliczenie podatku VAT zawartego w nakładach poniesionych na realizację zadania inwestycyjnego. To znaczy, że uznali, że jest to koszt kwalifikowany i podlega zwrotowi i Lublin słusznie chce odebrać te 1 800 000. Takie są fakty, proszę Państwa. Potwierdziłem to dzisiaj w biurze związku, zapoznałem się z oryginałem umowy. Jest ten nowy aneks. A jeszcze słyszę, proszę Państwa, jakieś teorie, że proszę Państwa, Lublin niesłusznie nam ten VAT nie nalicza. Władze związku wiedziały przynajmniej niektórzy, rozumiem, że ci pierwszego sortu, bo okazuje się, że nie tylko my jesteśmy gorszego sortu, ale we władzach jeszcze są chyba lepiej poinformowani i gorzej. W marcu tego roku Lublin zawiadomił na piśmie władze związku, że chce odzyskać VAT. Ja byłem członkiem, delegatem w waszym imieniu z panem przewodniczącym Tomasiakiem i nie wiedzieliśmy, ale okazuje się, że oni wiedzieli już od czerwca 2017, przynajmniej niektórzy z nich, że zgodzili się, że VAT jest kosztem kwalifikowanym i należy go oddać, jeśli rozliczą. A rozliczyli. Proszę Państwa, i co się potem z tym? Ja nawet rozumiem dlaczego. Mechanizm chyba, z tym, że jest to moje domniemanie, ale rozumiem, że nie znajduję innej teorii, że potem ten VAT służył do proszę Państwa, sztucznego zaniżania ceny śmieci, do dotowania, do finansowania bieżącej działalności. Nie odzyskali VAT, nie oddali Lublinowi i finansowali sztucznie, podtrzymywali w nas nadzieję, że może być taniej, że można finansować różne takie czy inne, proszę Państwa, oczekiwania społeczne. Ukrywano przed nami prawdę. Tak to wygląda. Proszę Państwa, więc podsumowując, jakby na koniec, mógłbym tak mówić dziesiątki minut, dlatego że tych umów jest wiele, przynajmniej 4 albo 5 umów jest. Dlatego ja się nie za bardzo zastanawiam, co będzie dalej, bo ja wiem, że tu, gdzie jestem, to jestem w więzieniu, proszę Państwa. Jestem zakratowany, okratowany, na każdym rogu wieża strażnicza, SS-man i proszę Państwa, CKM-y wymierzone w nas wszystkich. Poza tym nie mamy żadnego wpływu właśnie na proces podejmowania decyzji. Nieraz, dwa razy żeśmy usiłowali wmówić czy namówić Państwa, nas wszystkich, społeczność lokalną. Ja tutaj nie szukam winy w nikim, ale próbowaliśmy Was namówić, że my nie mamy, proszę Państwa, wpływu na decyzję w proporcji do
odpowiedzialności. Odpowiedzialność wynosi tak, według mieszkańców, czyli połowę, a na 13 członków związku jest nas tylko 4. I co to jest za organ wykonawczy, zarząd, który liczy teraz 5 osób? Przewodniczącym jest burmistrz pan Krzysztof Paśnik, a 4 przegłosowuje przeciw. No dlatego, że oni mają niewspółmiernie za dużą siłę głosu, niewspółmierną do odpowiedzialności za ten głos. Na pytania Krówczyńskiego i Polichańczuka odpowiedział przewodniczący Jacek Tomasiak. Przed chwilą usłyszeliśmy kilka pytań, ja pozwolę sobie najpierw, zanim użyję kilku argumentów dodatkowych, na te pytania również odpowiedzieć, ponieważ miałem ten zaszczyt, że 2,5 kadencji byłem przedstawicielem na zgromadzeniu związku. Przypomnę, za pierwszym razem wyrzucono mnie z tego związku rękami radnych miejskich na wniosek pana burmistrza Bodzieckiego, w związku z tym, że podobno nie tak reprezentowałem interes miasta, jak tego ktoś oczekiwał. Trudno stało się, zastąpiła mnie osoba o wiele bardziej godniejsza, wtedy był to radny Gregorowicz, ale później przez dwie pełne kadencje, przepraszam, drugą kadencję byłem, teraz trzecią kadencję w tym zgromadzeniu jestem tym przedstawicielem. I przyznam się szczerze, że kiedy dzisiaj słyszę pewne zapytania, kiedy słyszę pewne opinie, kiedy słyszę o pewnych uwagach, przepraszam, jakby pani mogła nie przeszkadzać, jeżeli już pani jest gościem na tej sesji, to bym był wdzięczny. Dziękuję pani bardzo. Także prosiłbym o szanowanie tego, co się dzieje na obradach. Więc proszę państwa, co słyszeliśmy na zgromadzeniach? I dzisiaj najlepszym dowodem na to, bo wiem, z jakich danych skorzystał radny Krówczyński i wiem, skąd ma niepełne dane i nie mam do niego wcale pretensji. I nie będę odnosił się i nie będę mówił w sposób złośliwy do radnego Krówczyńskiego, ponieważ radny Krówczyński oparł się na jednym ważnym dokumencie. Oparł się na sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok i stamtąd sobie powypisywał koszty, na które się dzisiaj powołał i między innymi te wskaźniki, które powyliczał. Ale proszę państwa, my nie rozmawiamy o czymś, co było. My nie rozmawiamy o tym, co zostało zrealizowane w roku poprzednim, tylko rozmawiamy o dniu dzisiejszym, o tym, co zrobiło walne zgromadzenie. Walne zgromadzenie na wniosek zarządu przy sprzeciwie burmistrza Krzysztofa Paśnika przegłosowało większością gmin ościennych podwyżki dla miasta Lubartów do 18 zł w domkach jednorodzinnych i do 13 zł w blokach. Proszę państwa, więc teraz zerknijmy, co złożyło się na te koszty, jak one zostały policzone, żebyśmy zrozumieli, że faktycznie w tym więzieniu tkwić nie możemy, że mamy ręce związane. Mało tego, mamy przyłożony pistolet do głowy, bo tak naprawdę nawet nikt nie czeka na wyrok, sprawiedliwy wyrok, tylko od razu chce go przyłożyć, przeładować broń i wystrzelić z tego naboju, bo polecam, szczególnie wczorajszą sesję z gminy Ostrówek, zapoznałem się z opiniami wójta gminy Ostrówek i słyszałem, jak to Lubartów nie chce ponosić kosztów, inaczej, jak to Ostrówek nie będzie się zgadzał na to, żeby za Lubartów ponosić pewne koszty. A jakie? To o tym za chwilę. Zresztą zarzutów co do Lubartowa na tej sesji było o wiele więcej. Myślę, że najbardziej zainteresowani z pewnością będą chcieli się z tym zapoznać, ale nie będziemy rozmawiali o tamtej sesji. Proszę państwa, biuro związku ma określone kwoty, to radny Krówczyński powiedział i powiedział o tym, że najprawdopodobniej około 370 tysięcy to jest przypisane do miasta Lubartów. To miasto Lubartów wnosi jako koszt. Tak było wyliczone. 370 tysięcy kilkukrotnie to. Obsługa biura rady. Tak, obsługa biuro rady związku. Proszę państwa. Więc chciałbym, żebyśmy zrozumieli jedną rzecz. Ten koszt był wykazany w tym sprawozdaniu, proszę państwa, ale proszę zwrócić uwagę, że w tym sprawozdaniu jest to koszt niepełny. Proszę zwrócić uwagę, że niestety podkreślę, ten cały interes opiewa się na tym, że liczy się to nie na realne koszty przypisywane poszczególnym sektorom, a na indywidualne jednostki, które funkcjonują w całym systemie, w tym również jednostki związane z prywatnymi przedsiębiorcami, do których również przypisany jest ten koszt, jeżeli chodzi o miasto Lubartów. To jest około 10 tysięcy pojemników 120-litrowych, do których przypisano też ten koszt.
Pamiętajmy o tym, podając te dane. Więc te 370 już jest zafałszowane, jeżeli chodzi o rok poprzedni, ale proszę Państwa, w tym roku koszt, proszę Państwa, funkcjonowania tego biura związku to jest około 950 tysięcy złotych. Proszę spojrzeć na przyjęty plan finansowy na rok 2019 i proszę zwrócić na uwagę na pełny koszt. I proszę Państwa, jeżeli tymi jednostkami się posłużymy i przeliczymy sobie koszty, które są przypisane do miasta Lubartów, to jest 54% kosztów związanych z funkcjonowaniem tego biura. Proszę Państwa, przy 12 osobach zatrudnionych to jest około 6-7 etatów, które obsługują tylko i wyłącznie miasto Lubartów w zakresie obsługi administracyjnej. Kolejna rzecz. Jeżeli rozmawiamy o kosztach PSZOK-u, to tutaj również chcę wyjaśnić jedną rzecz. Proponuję zapoznać się z najbardziej aktualnymi danymi i jednocześnie z tymi danymi, które wskazują, że tegoroczne koszty obsługi PSZOK-ów to jest ponad 600 tysięcy złotych, a nie 470, tak jak zostało podane. Tak, ale nie przerywałem panu. Ja mówiłem i powiedziałem, że podejrzewam, na czym się pan oparł. W ani jednym miejscu nie skłamałem, w ani jednym miejscu pana nie obraziłem. Także przywołuję te dane i wyjaśniam po prostu, ale po to przywołuję i wyjaśniam, żebyśmy mieli pełną świadomość. I proszę państwa, pamiętajmy o tym, że jeżeli koszty tego PSZOK-u przypisano do miasta Lubartowa, i faktycznie przypisuje się kilkaset tysięcy do miasta Lubartowa tych kosztów, to pamiętajmy, proszę Państwa, że z tego PSZOK-u w Lubartowie prawie 1000 osób, które skorzystało w roku ubiegłym, to są mieszkańcy gminy Lubartów. Więc koszt przypisuje się miastu, zarzuca się pewne rzeczy miastu, a 1000 prawie mieszkańców to są podmioty zewnętrzne. O! Ciekawe, ile skorzystało z innych sektorów. Z domków jednorodzinnych około 2200, ale proszę Państwa, rzecz najciekawsza. Z budynków wielorodzinnych 300 osób skorzystało z tego PSZOK-u. Z gminy Lubartów 800, z domków budynków wielorodzinnych 300, a przypisuje się pełny koszt. Koszt większy niż dla gminy Lubartów. Gdzie Rzym, a gdzie Krym? Kolejna rzecz, proszę Państwa. Też błędne interpretowanie innych tabel. Ja rozumiem, że podaje się to i też w to wierzyłem, dopóki nie zapoznałem się z dokumentami bardziej szczegółowymi, z tymi dokumentami, których nigdy nam na zgromadzeniu nie pokazywano. Nigdy nas o tym nie informowano. Proszę Państwa, jeżeli mówimy o 4700-300 uczestników systemu, to też mówimy nieprawdę, bo albo obliczamy to w oparciu o ilość osób zameldowanych, a powinniśmy powiedzieć o ilości bezpośrednio osób uczestników systemu. Uczestników systemu, z czego przypomnę, 11 tysięcy uczestników to są nieruchomości niezamieszkałe, więc również firmy, które te odpady generują i również uczestniczą w tym systemie. Uczestników systemu bezpośrednio związanych z tym systemem jest 40 tysięcy, niecałe 40 tysięcy, z tego co pamiętam 38, nie chcę teraz szukać tabel, żeby nie przedłużać, ale za chwilę będę mógł to przytoczyć. Proszę Państwa, kolejna rzecz. Obawa przed przyszłością, obawa przed tym, że proszę Państwa, nie poradzimy sobie z czymś, że będzie po prostu jakiś, nastąpi katarzis. Regulamin, metody i stawki, zasady poboru opłat, obsługa, windykacja, musimy zakupić pojemniki. Proszę Państwa, pierwszy przykład. Niedźwiada wystąpiła na koniec roku, proszę Państwa, wystąpiła. Niedźwiada swoją uchwałę przegłosowała, z tego co pamiętam, to był chyba wrzesień albo nawet październik, bo to było za 5-12. Zdążyli ze wszystkim. Ogłosili przetargi, śmieci wożą do tej samej sortowni, jak słusznie zauważył radny Gregorowicz, 6 zł od osoby płacą. W Lubartowie my, którzy jesteśmy właścicielem związku komunalnym, mamy udział, przepraszam, w tym związku komunalnym, od mieszkańców domków jednorodzinnych będzie prane 18 zł. No olbrzymi sukces, proszę Państwa.
Ja podejrzewam, że jak w Niedźwiadzie nawet podniosą teraz opłaty o 100%, bo wyjdą im, nie wiem, wyższe koszty transportu, cokolwiek innego. Te opłaty, o których wspominał radny Kusyk, który zresztą słusznie powiedział, że pewne opłaty wzrastają w przypadku składowania odpadów stałych, no to proszę Państwa, i tak będą do przodu o całe 6 zł na każdej osobie, jeżeli chodzi o te domki jednorodzinne, bo to musimy porównywać. A kto w Niedźwiadzie wozi te odpady, skoro tak się martwimy, kto nam je wywiezie? Boże mój kochany, od 1 stycznia kto nam je wywiezie? No wozi przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej z Lubartowie. Wozi i oni płacą 6 zł. Tacy drodzy, tacy nieopłacalni, tacy źli, a cholera jest 3 razy taniej niż w Lubartowie. Kolejna rzecz, proszę Państwa. I poradzili sobie ze wszystkim, zebrali deklarację. Ale proszę Państwa, jeszcze ciekawsza rzecz. Reprezentuję spółdzielnię mieszkaniową, która toczyła duży spór ze związkiem, ponieważ uważała, że skoro koszty są przypisywane, za chwilę powiem jakie, do tego podmiotu, no to proszę Państwa, w takim wypadku niech ten związek to realizuje. Związek powiedział nie, przerzucono na spółdzielnię mieszkaniową obowiązek zebrania deklaracji, złożenia tych deklaracji, rozliczenia się. Proszę Państwa, ile trwało w spółdzielni mieszkaniowej zbieranie deklaracji od 10 tysięcy mieszkańców, przypomnę, 10 tysięcy mieszkańców. W budynkach wielorodzinnych zadeklarowanych jest 8600 osób. 8600 osób jest zadeklarowanych w domkach jednorodzinnych. Ile to trwało? Miesiąc, dwa, rok? Proszę Państwa, 2 tygodnie. Wystarczy dobrze to zorganizować i w 2 tygodnie można zebrać wszystkie deklaracje od wszystkich mieszkańców, jeżeli jest to zrobione w sposób prawidłowy. Kolejna rzecz. Burmistrz staje przed pytaniem. A ile osób musi dodatkowo być zatrudnionych? Przecież trzeba będzie zweryfikować. Przecież trzeba będzie naliczyć. Przecież trzeba będzie pobrać opłaty. Przecież trzeba będzie to zwindykować. Przecież trzeba będzie równocześnie pilnować, czy ktoś ma segregowane, czy nie segregowane, czy nie zmienił deklaracji i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Burmistrz będzie musiał zapanować nad około 10 tysiącami mieszkańców i 10 tysiącami firm prywatnych. Tu będzie w firmach prywatnych o wiele łatwiej niż w przypadku mieszkańców. Około 2,5 tysiąca deklaracji zresztą wpłynie z tych domków jednorodzinnych, bo to jest wykazane również w odmiennych sprawozdaniach, także to nie będzie jakaś przerażająca ilość, która zadławi Urząd Miasta i to nie będzie sytuacja, która będzie generowała koszty. Ale wróćmy do tej spółdzielni mieszkaniowej. No to jeżeli liczymy, że Lubartów na dzień dzisiejszy, a te 6 osób, które przypisuje się miastu Lubartów, 7 osób, 6-7, obsługuje, przypomnę, niecałe 10 tysięcy mieszkańców, bo kolejne 10 obsługuje spółdzielnia, no to w takim wypadku w spółdzielni mieszkaniowej zapewne zatrudnienie wzrosło o 6 osób. No bo skoro tam to tyle pracy zajmuje, to w spółdzielni mieszkaniowej musiało zająć tyle samo pracy. Proszę Państwa, jedna osoba została dodatkowo zatrudniona i przyznam się szczerze, że gdybym wiedział, że często będzie miała możliwość wypicia kawy albo herbaty, to nie dałbym jej pełnego etatu. Tak wyglądają, proszę Państwa, realnie policzone te koszty, ale o te koszty trzeba dbać. Tych kosztów trzeba pilnować. I proszę Państwa, nie wyobrażam sobie czegoś takiego, bo my nie założyliśmy tego w budżecie, z tego co pamiętam, w tym roku, a pewne plany były szacowane. Dzisiaj mamy również zmiany w budżecie i nie widzę wzrostu kosztów administracji w mieście, żeby były dodatkowe koszty zrealizowane, ponieważ, proszę Państwa, pracownicy w Urzędzie Miasta zatrudnieni są. Zakresy obowiązków mają. Te czynności, które wykonują pracownicy Zgromadzenia Związku, pracownicy w Urzędzie Miasta też wykonują. Kto przynosi do Państwa podatek? Kto go nalicza? Kto generuje indywidualne koszty konta dla mieszkańców? No kto? No przecież ci mieszkańcy. Nie wierzę, że urosną koszty w Urzędzie Miasta do ponad 500 tysięcy, tak jak jesteśmy dzisiaj obciążani w związku komunalnym. Ja bym najszczęśliwszy, jakby było to 0 zł, ale wiemy, że jeżeli przypisze się dodatkowe zakresy czynności, to być może 50 tysięcy, 100 tysięcy, ale proszę Państwa, nie 500 000 zł. I to jest ten pierwszy składnik, który zostanie w kieszeniach mieszkańców Lubartowa. To jest ta część, która jako pierwsza zostanie w kieszeniach Lubartowa. Drugą częścią, która zostanie w kieszeniach Lubartowa, to pamiętajmy, o czym powiedział burmistrz Krzysztof Paśnik. Kompleks Rokicki.
200 tysięcy spada nam z barków. Również to jest w tej cenie przypisane mieszkańcom. 500 i 200 to jest 700 tysięcy złotych. Proszę Państwa, kolejna rzecz. My się martwimy o kosztach transportu, już powiedziałem, więc widzieliśmy, myślę, że i tak przetarg będzie nowy rozpisywany w związku w Lubartowie również, więc koszty transportu. Zobaczymy, jakie będą, mam nadzieję, że będzie inaczej również nadzór prowadzony nad przedsiębiorstwem gospodarki komunalnej niż w poprzednich latach. I kolejna rzecz, proszę Państwa, koszty, bo o tym nikt nie powiedział, proszę Państwa, a dziwię się temu. Koszty zagospodarowania odpadu. To jest największy koszt, bo wszyscy mówią, jeju, a jak Rokitno się przed nami zamknie, to co my dalej uczynimy? A niech to Rokitno się przed nami zamyka, proszę Państwa. Czy mamy wszyscy tutaj świadomość, jak jesteśmy na tej sali, że cena wzrosła na bramie? Tutaj słyszeliśmy, że jest cena porównywalna z innymi zakładami zagospodarowania odpadów w naszym regionie, wzrosła do 390 zł za tonę. Ale proszę Państwa, to nie jest finał podwyżek. Ta cena na bramie, te opłaty, które zostały mieszkańcom przesłane na tą chwilę i doskonale z tego stają sobie wójtowie okoliczni sprawę z tego, co czynią, to nie uwzględniają jeszcze 1 800 000, które Lublin, no niestety przyznam rację radnemu Gregorowiczowi, skutecznie wyciągnie z tego związku. I kolejna rzecz. Pamiętajmy, że do każdej tony tych odpadów nie jest doliczane na dzień dzisiejszy amortyzacja. Obowiązkowy składnik, który powinien być naliczany od dnia oddania zakładu. Proszę Państwa, 80 zł. Od kilku lat tego nie naliczamy. Czy Państwo myślicie, że ten koszt rozpłynie się w powietrzu? On się nie rozpłynie w powietrzu. Radni właśnie, którzy zajmują się rozliczaniem firm, doskonale sobie zdają, że to, że zaniechano tego w 18 roku, zaniechano w 19 i w 17, powoduje, że na ten dzień dzisiejszy mamy kumulację tego kosztu. On się nie rozpływa w powietrzu. I proszę Państwa, co istotne, zwróćcie uwagę na to, co powiedział radny Gregorowicz, bo to nam wszystkim otworzy oczy. Wskazano, proszę Państwa, że nie naliczono tego kosztu amortyzacji. On się kumuluje, powinien być 80 zł, więc wiemy, że jak i rozpisano tę amortyzację na przestrzeni 30 lat, że ten koszt amortyzacji powinien się zwrócić. Uciekły nam już 3 lata. Zostało 27. Nie naliczono w tym roku, za chwilę zostanie 26 tak naprawdę lat. A z drugiej strony to, na co zwrócił radny Gregorowicz uwagę? Proszę Państwa, ci, którzy tak dobrze zarządzali tą instytucją, za chwilę o tym nieco więcej też powiem, burmistrz Szumiec, który złożył podpis pod tą umowę. Proszę Państwa, na co się zgodził w tej umowie? Przeczytajmy ją uważnie. On się zgodził, żeby 5% potrącać Lublinowi wartości zakładu za każdy rok, proszę Państwa, w chwili, kiedy zakład jeszcze nie powstał. W 2013 pierwsze 5%, w 2014 następne 5%, w 15 następne 5%, w 16 następne, w 17 następne i w 17 dopiero jest uruchomiony zakład. Na dzień dzisiejszy Lublin, gdyby chciał rozwiązać umowę z miastem Lubartów i odzyskać nieruchomość, na przykład na cel publiczny, co jest zapisane w tej umowie, jest już 30% do przodu od 60 milionów złotych. Przeliczmy sobie szybko, ile to jest 30% od 60 milionów złotych. To jest interes życia dla Lublina, to co podpisano i to co zrealizowano, a koszt uderzy w nas wszystkich. Lublin sobie bardzo szybko amortyzuje, za 20 lat skończy, a my jeszcze 10 lat dłużej byśmy musieli amortyzować to przedsięwzięcie. Proszę Państwa, kolejna rzecz. Musimy zakupić oprogramowanie, pojemniki. No proszę Państwa, ja powiem w ten sposób. 2 lata temu, zanim rozpisano nowy przetarg na obsługę systemu, pojemniki miał dostarczać właśnie firma, która wygrywała postępowanie przetargowe. Jak rażący był to koszt 2 lata temu dla firmy, która dostarczała te pojemniki? A teraz zapytam się inaczej. Jak rażącym kosztem będzie to na przykład dla przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej w Lubartowie? Ta gospodarka komunalna też jest wolna od końca tego roku. Nie ma kamionki do obsługi, ani nie ma do obsługi niedźwiady. Ktoś był w przedsiębiorstwie gospodarki komunalnej? Ktoś widział, ile jest pojemników?
Czy zdajemy sobie sprawę z tego, że tak naprawdę dla podmiotu, który jest wyposażony w takie pojemniki i robił to 2 lata temu, bo wszystkie firmy, które w tych postępowaniach startowały, dostarczały te pojemniki, czy to był jakiś rażący koszt? Spójrzmy również na ościenne gminy. Tam mieszkańcy powiedzieli zupełnie coś innego. I to jest rozwiązanie też na przykład. Być może mieszkańcy powiedzą, nie chcemy mieć więcej problemów z pojemnikami, bo tamten był uszkodzony, jeden śmierdzący, sąsiad ma zielone, ja chciałbym czerwony. Być może mieszkańcy będą chcieli kupić sami te pojemniki, ale nie uszczęśliwiajmy nikogo na chwilę, ponieważ to musi być przemyślane i zrobione w sposób rozsądny. Natomiast gospodarka komunalna, z tego co wiem, a chciałbym, żeby gospodarka komunalna w Lubartowie na tym zarabiała, taką ilość pojemników zabezpieczono na ten cel ma. Tak samo zresztą do altan śmietnikowych. Kolejna rzecz, proszę Państwa, zapewnić poziom recyklingu. To jest ważna uwaga, proszę Państwa. Zapewnić poziom recyklingu. Byliśmy wielokrotnie tutaj informowani, mało tego, burmistrz Szumiec odczytywał tutaj takie oświadczenia wójtów z ościennych gmin, wręcz płaczliwe oświadczenia, nie występujcie ze związku, bo my sobie sami nie poradzimy. Było chyba przytoczonych 4 albo 5 takich oświadczeń, przypominam sobie to doskonale. Natomiast proszę Państwa, jeżeli chodzi o poziom recyklingu, podpisano umowy z tym Lublinem. Jedzie 80% śmiecia, jedzie 80% syfu, jedzie 80% czegoś na G, tylko nie będę tego dzisiaj mówił, bo ja byłem w tym zakładzie. Ja wszedłem do tych magazynów i poczułem ten smród, te swą i zapytałem się, co to jest, panie dyrektorze, o tam, co to leży razem z tymi odpadami komunalnymi, co to jest? A to jest żywność, a to są odpady zielone, a tamto co to jest? A to jest popiół. A co się dzieje z tym popiołem, że jest przywoz? A bo tak jest podpisana umowa, Lublin ma to prawo przywozić. Proszę Państwa, my nie mówmy o zakładzie zagospodarowania odpadów, o związku komunalnym, jako o czymś, co skutecznie może wyselekcjonować odpad. Ja w tym zakładzie byłem razem z radnym Wojciechem Osieckim, kilkukrotnie byłem też sam. Proszę pójść na linie, które przesyłają odpady, proszę spojrzeć, w jakim one są stanie. Proszę zobaczyć, co się dzieje. Proszę się dopytać pracowników, czy czasem nie bywa tak, że w nocy ściągana jest linia, która jest linią, która transportuje odpad na wyższe kondygnacje i ta guma, która jest tam, przepraszam, to nie guma, to jest tworzywo sztuczne, jest po prostu szyte przez pracowników, bo tak są wyeksploatowane maszyny na dzień dzisiejszy. Proszę zapytać się innych pracowników, czy czasem olej nie jest tak zagotowany o godzinie 22, że nie da się do maszyny przez godzinę dojść, żeby w ogóle dokonać jakichkolwiek napraw. I kolejna rzecz, proszę się zapytać, dlaczego nie pracują maszyny, które kosztowały grube miliony złotych, a które miały dodatkowo zmniejszać ilość odpadów w postaci RDF i dlaczego one tego RDF-u nie tną? Bo co w tym jest? Bo w tym jest popiół. Bo podpisano, proszę Państwa, umowy z Lublinem, które powodują, że ten zakład zagospodarowania odpadów, nawet jak podniesie opłaty, i to mówię z całą odpowiedzialnością, nawet jeżeli wzrośnie na bramie cena do 450 zł, to jeszcze nie będą pokryte pełne koszty segregacji odpadu lubelskiego, 80% odpadów z Lublina, 5% ze Świdnika i z Kamionki, bo oni również nie mają wydzielonego popiołu, tak jak jest to w Lubartowie. Ponieważ, proszę Państwa, koszty zużycia tych maszyn, i mam tutaj wyliczenia pana dyrektora z Zakładu Zagospodarowania Odpadów, to trzeba by było jeszcze dodać 33 zł do każdej tony śmieci z Lublina, żeby w ogóle można było mówić o pokryciu dopiero kosztów. Więc rozmawiamy o cenie na bramie na poziomie 485-490 zł. Proszę Państwa, będzie to najwyższa cena w regionie. Jeżeli tylko i wyłącznie ci ludzie uchwalą opłaty, żeby one pokryły tylko i wyłącznie koszt. I teraz można powiedzieć, co ten Tomasiak opowiada. Przecież do tej pory opłaty były bardzo atrakcyjne dla wszystkich mieszkańców Lubartowa. Przecież my przez te wszystkie lata mieliśmy niskie opłaty. Tylko proszę Państwa, o czym się nie mówi mieszkańcom? Usłyszeliśmy, że został rozliczony VAT. Usłyszeliśmy, że Lublin wystąpił o 1 800 000. Ale usłyszmy jeszcze jedną rzecz. Lubartów również sobie rozliczył ten VAT. Jeżeli Lublin tylko odzyskuje 1 800 000, to zdajemy sobie sprawę, że rozliczenie VAT-u wynosiło grubo ponad 10 milionów złotych. Tylko co, proszę Państwa, zrobiono? Określono
nierealno ceny na bramie, 80% odpadu jechało poniżej kosztów, jedzie 80% odpadu poniżej kosztów, a proszę Państwa, niedobory pokrywamy, przejadając to, co udało się odzyskać. I co się stało w 2017 roku? Brzuszek został już napełniony, przyjedliśmy to, co odłożyliśmy, trzeba teraz sięgnąć do kieszeni mieszkańców. I cena dzisiaj jest określona nierealna, cena dzisiaj nie odzwierciedla tych kosztów i w tych 18 zł też jest to, że Lublin przywozi cen, 80% odpadów przyjeżdża poniżej kosztów, a ktoś te koszty musi pokryć. A kto ma obowiązek te koszty pokryć? Związek Komunalny Gminy Ziemi Lubartowskiej. Mieszkańcy Lubartowa dzisiaj do tego interesu dokładają. Kolejna rzecz, proszę Państwa, zapewnić poziom recyklingu. Proszę Państwa, to sięgniemy do tej ustawy, o której byliśmy informowani, że ustawa jest niebezpieczna. Nie, proszę Państwa, ustawa dla takiego miasta jak Lubartów jest ustawą dobrą, jest ustawą lepszą. Pamiętajmy, że to, co zostało zawieszone, ponieważ bano się efektu negatywnego przed wyborami, to, co jest już uczynione. W Lubartowie ludzie już dokonali selekcji odpadów. Mamy wyselekcjonowane taką ilość odpadów, jaka również będzie szła z nową ustawą. Ale druga rzecz jest o wiele istotniejsza. Proszę pamiętać, że ta nowa ustawa pozwala na preselekcję. Ona wprost mówi, będzie dozwolona preselekcja i będzie dozwolona sprzedaż tego odpadu, jeżeli takiej preselekcji dokona określona instytucja, na etapie zebrania odpadów. Więc każdy, kto zbierze czysty odpad, będzie mógł dokonać preselekcji i zbyć to, co będzie do zbycia, zanim to trafi do jakiejkolwiek innej jednostki. Być może będzie to możliwe również w przypadku domków jednorodzinnych i zakładów zagospodarowania odpadów, ale budynki wielorodzinne są przygotowane do tej preselekcji, są kupowane odpowiednie altany, które pozwolą na skontrolowanie i odpowiednie wydzielenie tego odpadu i będzie możliwość ograniczenia tych kosztów, tylko musimy tego sami chcieć. Ale możemy to zrobić na poziomie miasta Lubartów, a nie na poziomie Zgromadzenia Związku Komunalnego Gminy Ziemi Lubartowskiej. Natomiast jeżeli już mówimy o regulaminie, bo tutaj również były przytyki do tego regulaminu Związku Komunalnego Gminy Ziemi Lubartowskiej, to my również wiemy, co w tym regulaminie trzeba poprawić, bo te poprawki przedkładaliśmy, proszę Państwa. Mało kto sobie zdaje dzisiaj sprawę, że dla przykładu, co ja uważam, że jest karygodne i być może narażę się niektórym mieszkańcom budynków wielorodzinnych, ale niestety tak skonstruowano regulamin, zresztą nie tylko jednorodzinnych, ale również i domków jednorodzinnych, tak skonstruowano regulamin, że pozwala się, proszę Państwa, mamy wyselekcjonowane w tym regulaminie dwie grupy. Z obszaru zamieszkałego i z obszaru niezamieszkałego. Za obszar niezamieszkały uznaje się firmy. Proszę Państwa, jak ktoś ma deklarację złożoną jako zamieszkały, to proszę Państwa, już nie musi mieć jako firma. I co się dzieje na osiedlu Garbarskim? Na osiedlu Garbarskim mamy takiego mieszkańca jako spółdzielnia mieszkaniowa w Lubartowie, który zajmuje lokal zamieszkały, a obsługuje, nie będę mówił co, żeby tych danych osobowych nie zdradzać, w każdym razie prowadzi działalność. I każdego tygodnia po tym, jak zakończy swoją działalność, ładuje nam olbrzymie torby z odpadami ze swojej działalności gospodarczej. Interweniowaliśmy. I co? I pstro. Jest w obszarze zamieszkałym, nie można go obciążyć jako firmę za to, że prowadzi to działalność. Tak jest skonstruowany regulamin. Mało tego, proszę Państwa. Drugi przypadek. Firma wynajmuje w Lubartowie, już nie będę mówił gdzie, lokal, a zarejestrowana jest we Wrocławiu. Przyjechała, poszła do Związku Komunalnego, złożyła oświadczenie, że ona jest zarejestrowana we Wrocławiu, ona tu nie produkuje odpadu. I co? I pstro, jest zwolniona z odpadu. Proszę Państwa, i na takie patologie my się godziliśmy i proszę Państwa, jak się na takie patologie godziliśmy, to się nie dziwmy dzisiaj, że te koszty tak wystrzeliwują, ale zwróćmy też uwagę na drugą rzecz, że jeżeli my jako radni ten system uszczelnimy, to znajdą się dodatkowe środki również, żeby obniżyć koszty funkcjonowania systemu, tylko te śmieci trzeba będzie naprawdę rozsądnie policzyć. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o zwiększenie kosztów sprawozdawczości w PSZOK-ach i że w ogóle Związek prowadzi PSZOK-i, proszę Państwa, no najlepszym przykładem, jak Związek prowadzi PSZOK w Lubartowie, to jest fakt, kto prowadzi ten PSZOK w Lubartowie, na jakiej podstawie i co się wydarzyło.
Przecież na przegląd Lubartowie został ogłoszony przetarg, wygrała go przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej i to przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej prowadzi przegląd w Lubartowie i robi to sprawozdawczość do Związku Komunalnego. No przecież to samo wystarczy przejąć, niech robią sprawozdawczość do Urzędu Miasta. Nie ubierajmy problemu w problem, którego nie ma. Proszę Państwa, i to ważna rzecz. Opłaty w Lisowie mieszkańcy płacą mniej niż w Lubartowie. I tak, proszę Państwa, płacili, tylko teraz idą te opłaty o 800% w tej gminie akurat, w gminie Lubartów. Natomiast, proszę Państwa, tutaj również zwróćmy uwagę jeszcze na jedną rzecz. Czy opłaty w ogóle musiały zdrożeć? Czy w gminie Lubartów, czy w mieście Lubartów musiały zdrożeć opłaty? I co wyście robili, panie Tomasiak, panie Osiecki, panie Wróblewski, panie Paśnik w tym zgromadzeniu? Rozsiedliście się na tych fotelach, żarliście paluszki, piliście wodę i dłubaliście w nosie. O, tu moja żona by się wściekła, jakby to usłyszała, bo ona strasznie nie lubi, jak ktokolwiek dłubie w nosie. Natomiast, proszę Państwa, do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że my przedłożyliśmy to, proszę Państwa. Proszę uzmysłowić sobie jedną rzecz. Że naliczenie samych kosztów amortyzacji, proszę Państwa, samych kosztów amortyzacji. Słuchajcie uważnie radni, którzy uważacie, że wszystko w związku dzieje się dobrze i właściwie. To jest 3 700 000 zł. 3 700 000 zł, proszę Państwa, to jest naliczenie kosztu faktycznie w przypadku 20% śmieci naszych, ale 80% śmieci z zewnątrz. Tylko co się dzieje z 3 700 000? Dzieje się taka sytuacja, że 700 tysięcy byłoby przypisywane mieszkańcom gmin, ta amortyzacja śmiecią z tych 20%, natomiast 3 000 000 zł, proszę Państwa, to jest strumień gotówki, który popłynąłby z Lublina, ze Świdnika, z Kamionki i z Niedźwiady też. A ile brakowało, żeby nie podwyższyć opłat w Lubartowie, w gminie Lubartów, w gminie Serniki, w gminie Ostrówek i w Ostrowie Lubelskim? I mam nadzieję, że oglądają nas dzisiaj mieszkańcy tamtych też gmin, bo trzeba w końcu powiedzieć prawdę. Brakowało, proszę Państwa, 2,5 miliona złotych w systemie. Nawet jakbyśmy pokryli pełne koszty brakujące, to 500 000 byśmy byli do przodu, jeżeli te kwoty zostałyby zorganizowane. Ale co zrobiono? Burmistrzowi Paśnikowi, kiedy przedłożył taką propozycję na zarządzie gminy, powiem wprost, no pokazałeś środkowy palec, zachowałeś jak prawdziwy Amerykanin. Jesteś jeden, już nie będę tego palca pokazywał, a nas jest 4 pozostałych. Każdy sobie dopowie, który to palec został pokazany panu burmistrzowi Paśnikowi. Na pewno nie ten. Nie zrobiono tego, proszę Państwa. Bo się wystraszono odpadu z Lubliny. Odpadu z Lubliny, który powiedziałem, zrobił to, co przed chwilą. Ale proszę Państwa, w tym momencie mam jeszcze jedną informację, którą uzyskałem w dniu wczorajszym i dzisiejszym i zebrałem dokumenty. Jeżeli my myślimy, że pozostanie w związku komunalnym, że utrzymywanie tego zakładu, że pozwolenie na to, co jest dzisiaj realizowane, spowoduje, że śmieci za chwilę faktycznie, tak jak nam obiecywano, bo ja słyszałem, jak to brzmiało na osiedlu Kopernika, za chwilę, jak tylko uruchomimy związek, śmieci stanieją. Będzie Eldorado. W kampanii też wyborczej. Ja rozumiem, co mówiliśmy my. Ale ja, jeżeli słyszałem od burmistrza Bodziackiego, dzięki temu strumieniowi śmieci z Lublina, to śmieci za chwilę stanieją. To będzie efekt tego, wynik tego, co jest realizowane. Przecież burmistrz Bodziacki, szczególnie wiceburmistrz Szumiec, członek zarządu, doskonale wiedzieli, co się dzieje w zgromadzeniu. Z tego, co mówią dzisiaj pracownicy, mieli pełne raportowanie i ktoś tutaj musi faktycznie kłamać, albo pracownicy, albo ci, którzy mówią, że tego pełnego raportowania nie widzieli, zdawali sprawę, co się dzieje. I proszę Państwa, najlepszym przykładem na to, jak jest zarżnięty ten zakład, jest ciągnik Kubota, który został dostarczony do Techmleku tu pod Lubartowem, żeby została dokonana w nim naprawa gwarancyjna. Proszę Państwa, ciągnik Kubota. To nie jest kryptoreklama, mówię tylko po to, żebyśmy sobie zdawali sprawę, że to nie jest urządzenie, które jest jakąś nie wiadomo jaką chińszczyzną i jest niemarkowym urządzeniem, które może się szybko zepsuć. Co się stało na etapie, kiedy urządzenie wyjechało z zakładu i pojechało na gwarancję? Proszę Państwa, odmówiono gwarancji. Wskazano, że tak jest wyeksploatowane to urządzenie,
że podmiot odmawia napraw pogwarancyjnych. I tak samo są wyeksploatowane te maszyny. W związku z czym? A w związku z tym, proszę Państwa, że po tych maszynach, które miały być najnowocześniejszym zakładem, nie jedzie 15 centymetrów odpadu, który da się wyselekcjonować. Jedzie półmetrowy odpad, bo proszę Państwa, ten zakład nie jest w stanie nawet przerobić tego, co przyjeżdża, a przyjeżdża straszny gnój z tego Lublina. Nie jest ten zakład w stanie tego przerobić. Są błędy w dokumentacji technicznej, też szkoda, że nikt tego nie podnosi. Podpisano umowę na 37 tysięcy ton, podczas kiedy ten zakład maksymalnie, pracując na 100% obciążeniu, na 100% sprawności urządzeń, powinien zagospodarować 32 tysiące ton. Proszę Państwa, to jest tak, i ten ciągnik Kubota jest bardzo dobrym tego przykładem, to jest tak, jakbyśmy kupili auto, wsiedli do tego auta, które ma mieć 5 osób, nie w 5, a w 10 osób, wcisnęli garść do dechy i jechali cały czas na wysokich obrotach. Proszę Państwa, daleko byśmy nie zajechali. Wiemy, że zatarlibyśmy silnik i wiedzielibyśmy, że całe podwozie byłoby zniszczone. Ono nawet nie mogło ulegać pewnym naprawom. Kolejna rzecz, proszę Państwa, gdzie zawieziemy śmieci, że tutaj jest niebezpieczeństwo. Proszę Państwa, jeżeli będziemy mieli ochotę wozić do tego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Rokitnie, jeżeli ktoś tam w końcu pójdzie po rozum do głowy i naprawdę te koszty policzy i potnie te koszty i zrealizuje to w sposób odmienny, już nie będę mówił w jaki sposób, bo nie na tym mowa, to proszę Państwa, można wozić tam, ale proszę Państwa, my nie jesteśmy związani tym. To Urząd Marszałkowski wskazuje instalację, do której te śmieci możemy wozić. I to Urząd Marszałkowski narzuca temu podmiotowi, że nasze śmieci ma przyjąć. I to my w Urzędzie Marszałkowskim, zresztą my mamy 4 zastępcze jeszcze instalacje, do których też możemy ten odpad na szczęście zawieźć. I tam ceny są, szczególnie za chwilę będą jeszcze bardziej konkurencyjne. I proszę Państwa, tam nie ma takiej sytuacji. Dlaczego tamte podmioty, zapytajcie się, zresztą nie będę ubiegał, tu pewnie Wojciech Osiecki powie, gdzie wydzwaniał, jakie uzyskał odpowiedzi i dlaczego z Lublina śmieci nie mogą być przywiezione. Natomiast proszę Państwa, jeżeli chodzi o twórczość na wiejskiej, to już powiedziałem, że są te straty. Proszę Państwa, ZUS, zmieniamy preselekcja i kolejna rzecz. Właśnie, ile się zarobi, ile się straci? To padło ważne pytanie, ile się zarobi, ile się straci. Proszę Państwa, ja często słyszałem, zresztą to jest taka klasyczna wypowiedź, nie będę przytaczał nazwiska tego wójta, który powiedział tak. Wiesz co, Jacek, ja to jestem w tym związku dlatego, że tak naprawdę to wiesz, u mnie mieszkańcy nie do końca są świadomi, że co to jest ten związek. Przychodzą zawiadomienia, nawet nie podpisane przeze mnie, tylko podpisuję jakiś związek i podwyższa im opłaty i ja za to nie odpowiadam. Dla mnie to jest wymarzona sytuacja. On się boi odpowiedzialności, ten człowiek. Ci radni też się boją tej odpowiedzialności i być może dzisiaj niektórzy radni też się boją odpowiedzialności. Ja tej odpowiedzialności się nie boję, bo widzę, gdzie są koszty przekroczone w samym biurze związku, w samych kosztach, które są kosztami pośrednimi, którymi jesteśmy obciążani. I te koszty, i na te koszty, proszę Państwa, jako radni, jako burmistrz, będziemy mieli również wpływ. Kolejna rzecz, bardzo istotna, to już przechodzę do wypowiedzi radnego Polichańczuka, który powiedział tak. 40% w chwili utworzenia związku, co to są te udziały? Proszę Państwa, odpowiedzią jest ustawa o samorządzie gminnym, a dokładnie artykuł 67, paragraf 2, punkt 6, który mówi wprost, jak takie wyjście ze związku powinno być rozliczone, a statut to również doprecyzowuje. No i sięgnijmy do zapisów, bo wiecie Państwo, dzisiaj, kiedy mamy opuścić związek i mają nam oddać 30 milionów złotych, to my nie wiemy, czym są udziały, proszę Państwa. Natomiast w chwili, kiedy miasto Lubartów kazano dopłacać do budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów i wyliczano to 47%, to wszyscy radni wiedzieli, co to jest. To jest troszkę, bym powiedział, zdumiewające, bo i tamto rozliczenie, kiedy żeśmy się składali w proporcji do tych udziałów, które za chwilę przeczytam, tym samym kluczem to rozliczamy. Statut Związku Komunalnego Gminy Ziemi Lubartowskiej, paragraf 27, ustęp
Pierwszy, na poczet konkretnych inwestycji. Uczestnicy wnoszą udział w wysokości i terminie ustalonym przez zgromadzenie. W wysokości proporcjonalnej do liczby mieszkańców uczestników związku według danych na koniec roku poprzedniego. Więc proszę Państwa, nasze udziały jako miasta Lubartów to jest 21,5 tysiąca mieszkańców. Wyliczając z pozostałej proporcji, to jest 47, być może 50% udziałów. I teraz, proszę Państwa, pada kolejne pytanie. Proszę Państwa, co Wy chcecie rozliczać? Co to w ogóle ma być? No na to odpowiada dla odmiany paragraf 35 ustęp 3 tego samego statutu. No przecież mamy jak wół napisane. W przypadku wystąpienia uczestnika lub wykluczenia uczestnika ze związku, zarząd dokona w terminie do 60 dni od dnia wystąpienia lub wykluczenia rozliczenia majątkowego uczestnika związku. Majątkowego. To przecież, ja nie wiem, czy to trzeba tłumaczyć, chyba każdy z nas rozumie, że jest majątek, są budowle, są maszyny, są komputery te z tym oprogramowaniem, to się wszystko wylicza, to jest wartość i proporcją tą, o której wcześniej powiedziałem, to jest wyliczane. Prosiłbym, ale jeszcze mało tego, proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę, że ten sam statut mówi, że związek ma w oparciu o powyższe rozliczenie zgromadzenie ustala termin i sposób spłaty uczestnika. Spłata może być dokonana ratami w okresie do 3 lat. Więc proszę Państwa, załóżmy, że albo to jest 30 milionów być może, a być może 25, na 3 lata, na 3 równe raty możemy związkowi, ukazując nasze naprawdę dobre serce, rozłożyć to, ale oni są zobowiązani, żeby się z tego rozliczyć. I mało tego, my jako członkowie zgromadzenia jeszcze, bo do końca roku jesteśmy, mamy przygotowane już projekty uchwał, które przedłożymy zarówno, myślę, że pan burmistrz na zarządzie najpierw, potem my na walnym zgromadzeniu. I proszę Państwa, inaczej niż Niedźwiada, to uczynimy, bo Niedźwiada przespała swoje sprawy, ale co mnie obchodzi Niedźwiada? Ja odpowiadam za gminę miasto Lubartów. Tomasiak przytoczył jeszcze szereg innych przykładów uzasadniających wyjście ze związku. Sama debata obfitowała w szereg wyjątkowo mocnych wypowiedzi. Przypominamy, że pełna relacja z obrad zaraz po dzisiejszym wydaniu informacji. Ponad 1 000 000 złotych przypisanych kosztów, których nie powinno być. Ignorowanie propozycji reformowania związku i narzucenie miastu rozwiązań, które są wbrew interesowi Lubartowa. To tylko niektóre argumenty, które padały podczas debaty. Nie przekonały one radnych Polichańczuka, Krówczyńskiego oraz Ścisła. Sami radni nie przedłożyli żadnych propozycji dotyczących choćby ograniczenia zatrudnienia w związku. I zapewne nie dlatego, że w związku pracuje szereg osób, które związane były lub są z Komitetem Wyborczym Wspólnoty Lubartowskiej. Dla kanału S Angelika Karasek. Na pełną debatę nad uchwałą w sprawie wystąpienia ze Związku Komunalnego zapraszamy do programu Raport. Dzisiejsze wydanie rozpoczynamy od wyjątkowo dobrej wiadomości dla mieszkańców Lubartowa. Po tym, jak o Lubartowie nakręcono film, w którym drużynę naszego miasta określono jako skorumpowane wieprze z Lubartowa, coś się zmienia. W Lubartowie odbędzie się 7. ogólnopolski zjazd dużych rodzin, ale nie tylko. Miło nam poinformować, że naszej stacji udało się porozumieć z właścicielem licencji na program Big Brother i widzowie kanału S będą mieli swoje lokalne show. Lubartowska wersja będzie się różnić od tej ogólnopolskiej tym, że w monitorowanym przez 24 godziny obiekcie zamknięci będą lubartowscy politycy i mieszkańcy. Chęć uczestnictwa w programie zgłosił już Klub Wspólny Lubartów, ale nie tylko. Okazuje się, że na 2 miesiące razem ze swoim politycznym zapleczem da się zamknąć także burmistrz Krzysztof Paśnik. Regulamin nowego show przewiduje także uczestnictwo w programie mieszkańców, a pierwsze castingi do programu ruszą w przyszłym tygodniu. Naszej stacji jako pierwszej udało się dotrzeć do tych, których zobaczymy na naszych ekranach już w maju. Jak udało się pozyskać licencję na tak popularny program? Tak naprawdę sam właściciel licencji do nas się odezwał, kiedy dowiedział się, że mamy tak kreatywnych radnych w mieście i zobaczył, że również jesteśmy gotowi na różnego typu przedsięwzięcia, to nawiązał z nami współpracę, a ja nie ukrywam, że byłem bardzo z tego zadowolony. I również umowa licencyjna okazuje się, że jest na tyle korzystna, że z jednej strony my pewne koszty musimy pokryć, ale z drugiej strony to właściciel licencji będzie dawał pieniądze na wyremontowanie tego żłobka, bo mało kto wie, że my, ci radni zamknięci w
tym obiekcie, będziemy musieli własnymi rękoma remontować ten obiekt i ci, którzy będą się umigali od pracy, będą eliminowani przez Wielkiego Brata z tego programu. Także w trakcie odbywania programu, oczywiście część prac, bo nie wszystkie, będziemy wykonywali sami. Jako radni już wiem, że kolega Wojciech Osiecki ostro ćwiczy nadgarstki i bicepsa, żeby po prostu mógł zacierać gładź szpachlową. Ja na przykład będę to gładź nakładał i mam również, kupiłem kilka pac metalowych, tak żeby sobie doskonale z tym radzić. Czy pan jako przewodniczący będzie uczestniczył w tym programie? Tak, będę uczestniczył. Dostałem zaproszenie do tego programu. Zgłosiłem się, zgłosili się wszyscy nasi radni. Jestem z tego bardzo zadowolony i myślę, że niebawem mieszkańcy zobaczą wszystkie atuty nas radnych, bo będziemy musieli między innymi tam pokazać, w jakich strojach śpimy, w jakich strojach jemy obiady, w jakich strojach lubimy przebywać, kiedy jest nieco luźniejsza atmosfera. Także myślę, że mieszkańcy będą mocno zdziwieni tym, co zobaczą. A co na to rodzina? Jak pańską decyzję odebrała żona i dzieci? Żona i dzieci powiedziała, że albo oni wchodzą ze mną do tego Big Brothera, albo nie idę w ogóle. No, po długich negocjacjach udało mi się przekonać i wytłumaczyć, że regulamin, który właśnie stworzony, nie pozwala na to, żeby iść razem z rodzinami, więc uznała, że zostają. Natomiast przypomniała mi takie wydarzenia również i zapytała mnie, czy nie będzie czasem takiej sytuacji, że do programu Big Brother zostaje wpuszczona taka frytka. Wszyscy pamiętają, co to była za osoba, czym się wykazywała i również żona mi powiedziała, że jeżeli będzie taki przypadek, to nie tylko ja, ale żebyśmy wszyscy radni, w chwili, kiedy ona będzie brała kąpiel w jacuzzi, żebyśmy do tego jacuzzi nie wchodzili. Jakie będą zasady dla mieszkańców, którzy będą chcieli wziąć udział w castingu do programu? Tak, w najbliższych dniach zostanie ogłoszony regulamin na stronie kanału S. Proszę śledzić to. Ja myślę, że sami Państwo zapewne podacie, kiedy ten regulamin się pojawi na naszej stronie. I zgodnie z tym regulaminem będą odbywały się odpowiednie castingi. Te castingi będą odbywały się w sali widowiskowej. Będzie jury i to jury będzie decydowało, która z osób jest na tyle wzbogacająca ten program swoją osobowością, tak żeby nie zanudzić mieszkańców Lubartowa, a żeby było bardzo, bardzo gorąco, bo jak znamy temperamenty samych radnych, to już wiemy, że będzie gorąco. Kiedy dołączy jeszcze kilku mieszkańców, a tym bardziej takich, z którymi będziemy mogli różne dysputy po długich nocach toczyć, tak żeby również mieszkańcy Lubartowa poznali nas bardziej dokładnie, no to myślę, że na tym zyska cały program, ale w chwili, kiedy ukaże się regulamin, dopiero później rozpoczniemy te castingi. Po raz pierwszy Lubartów ma szansę na prawdziwą promocję. Proszę zdradzić, gdzie zamknięci zostaną lokalni politycy, mieszkańcy, no i oczywiście pan. Tak, w Domu Wielkiego Brata, z uwagi na to, że od początku swojej kadencji mówiłem, że promocja miasta jest najważniejsza, a tego typu inicjatywa jest dość popularna. Pamiętamy kilkanaście lat temu, jak bardzo popularny był pierwsza edycja Domu Wielkiego Brata i teraz nowa edycja też bardzo się spodobała i pomyśleliśmy sobie, że nic tak nie wypromuje miasta Lubartowa, jak właśnie taki lubartowski Dom Wielkiego Brata. I będziemy zamknięci w żłobku, który straszy od wielu kadencji w naszym mieście. Rozmawiałem z przedsiębiorcami, którzy są właścicielami tego obiektu, który straszy w obecnej chwili i obiecali, że przygotują ten obiekt w centrum Lubartowa do tego, abyśmy mogli... Nas doszły też słuchy, że to sami uczestnicy będą też wykańczać. To pierwszy etap. Myślę, że jedno z zadań, które wymyśliliśmy, właśnie te prace budowlane, które będą takim też elementem sprawdzenia. Natomiast no, nie obędzie się bez pomocy tutaj właścicieli i na pewno ci właściciele też nam w tym pomogą, bo sami no, ci mieszkańcy jakiś sprzęt potrzebują jakieś materiały budowlane, zabezpieczenia, monitoring, kamery telewizyjne, więc no, żeby to też było na żywo, bo wiadomo, że będzie się to cieszyło dużą popularnością. Dlatego też w tym domu będziemy zamknięci i mam nadzieję, że ten przekaz, który pójdzie w nasze województwo, też do kraju, pozwoli, żeby nasze miasto było
no znane nie tylko w powiecie, w województwie, ale również w całej Polsce, może i w Europie, i na świecie. Wiemy już, że i także pan burmistrz aż 2 miesiące będzie zamknięty razem z radnymi i mieszkańcami. No właśnie, a co na to żona i dzieci? Nie wiem, jeszcze powiem szczerze, z żoną nie rozmawiałem i wierzę głęboko, że tak jak i przez okres kampanii wyborczej i też późniejszego okresu będzie bardzo wyrozumiała. Zawsze mnie wspierała, wspiera i wspierać pewnie będzie. Myślę, że to jest coś nowego, co teraz zaproponuję. Moja żona wie, że mam wiele pomysłów. Jestem osobą dosyć aktywną, więc na pewno ją to zaskoczy w pierwszym momencie. Czy będzie zadowolona? Myślę, że dla mieszkańców, dla miasta, dla promocji no, porozmawiamy i się zgodzi ostatecznie. No dzieci, no wiadomo, tęsknota będzie, ale czego się nie robi dla mieszkańców miasta Lubartowa. Teraz mam takie pytanie, które na pewno interesuje naszych mieszkańców i tych, którzy będą oglądać. Czy zobaczymy burmistrza w jacuzzi? Dobre pytanie. No mam nadzieję, że przygotujemy to w ten sposób, że będzie też jacuzzi w tym obiekcie, bo wiadomo, że ten element w poprzednich edycjach się ucieszył ogromną popularnością. Jeżeli taki element będzie, no to myślę, że no, będzie okazja się przekonać, więc zachęcam wszystkich mieszkańców do tego, żeby śledzili misję na żywo, transmisję z naszego lubartowskiego domu Wielkiego Brata. Na pewno będzie kilka niespodzianek, a jeżeli będzie jacuzzi, to oczywiście też skorzystam, bo myślę, że trzeba wykorzystywać możliwości techniczne domu Wielkiego Brata, który będzie zlokalizowany w Lubartowie. Big Brother, w takim show nie może zabraknąć Jacka Bednarskiego. No oczywiście, ja bardzo się cieszę, że zostałem doceniony gdzieś tam daleko. Myślę, że ten program jest właśnie dla mnie, ponieważ będę chciał zostać celebrytą jeszcze większym. Czy uważa pan, że wygra pan w tym przedsięwzięciu? No, jak nie ja, to kto? Oczywiście, moim zdaniem jestem głównym liderem. Postaram się po prostu, żeby widzowie na mnie zagłosowali, żebym to ja został zwycięzcą. Kasa na pewno mi się przyda. I jeszcze pytanie o rodzinę. Jak odebrali informacje o pańskim udziale w tym programie? Na początku była euforia, teraz jest dramat, bo to chyba 2 miesiące czy 3 miesiące mnie nie będzie w domu, także podejrzewam, że wszystko leży. No najbardziej przeżył to mój ukochany teść. Podczas programów, gdzie śledzimy ludzi przez 24 godziny na dobę, zawsze może się coś wydarzyć. Czym zaskoczy pan mieszkańców Lubartowa? No mam nadzieję, że zaskoczę mieszkańców Lubartowa tym, co najlepsze. Na pewno charyzmą, na pewno determinacją, na pewno zaangażowaniem w jakieś tam gagi, które będziemy realizowali wspólnie, razem z klubem Wspólny Lubartów. Na pewno pokażemy się z zupełnie innej strony. Do tej pory pokazywaliśmy się naszej społeczności jako radni, jako przewodniczący różnych komisji. Tutaj pokażemy się jako osoby prywatne, stricte prywatne. No i będziecie Państwo mogli zobaczyć nas z zupełnie innej strony. Nie ukrywam, że chcemy troszeczkę podążyć w stronę tej pierwszej edycji Big Brothera, prawda? Wśród nas na pewno gdzieś tam zaobserwujecie i Gulczasa, i Klaudiusza, i Manuele, może również Dzięcioła i w tym kierunku gdzieś będziemy szli. Mam nadzieję, że oglądalność też będzie równie duża jak w pierwszej edycji Big Brothera. No cóż, na pewno też gdzieś tam się pojawią elementy naszej działalności samorządowej. Na pewno gdzieś będziemy rozmawiać na temat różnych uchwał. Pewnie będziecie mogli zobaczyć, jak omawiamy pewne uchwały, bo też pewnie gdzieś tam na ten temat powrócimy, pomimo to, że będziemy zamknięci, pomimo to, że będziemy różne rzeczy robić, które, o których nie chcę jeszcze w tym momencie zdradzać, natomiast naprawdę będzie fajnie. Ja już kupiłem nawet kilka butelek wody mineralnej, aby nam nie zasło w gardle podczas tych nocnych rozmów, także bardzo serdecznie zapraszam wszystkich widzów Lubartowa do oglądania Big Brothera Extra w Lubartowie. A jak odebrała pański start w tym programie rodzina? No właśnie, nie dość, że i tak jestem mało w domu, to tym bardziej teraz jeszcze nie będziemy w domu. Na początku, jak powiedziałem mojej żonie, którą pozdrawiam, że będę uczestniczył w programie, to nie uwierzyła. No teraz już wierzy w to, natomiast no, będą razem z moim synem Dawidem na pewno mi kibicować, na pewno będą mnie tam wspierać.
No, to jest coś, wprowadzamy troszeczkę nową jakość do Lubartowa, nową jakość w telewizji, również Kanał S. No, tego jeszcze nie było w Lubartowie, więc tym bardziej jest to coś fajnego. Mam nadzieję, że będzie się podobało telewizom Lubartowa. No cóż, najtrudniej będzie chyba nominować poszczególnych uczestników, bo taki jest również schemat tego programu, no bo każdy z nas szanujemy się nawzajem, lubimy się nawzajem, no ale takie są reguły. Trzeba również pamiętać o nagrodze, bo zwycięstwa zgarnia również fajną nagrodę. No i w tym kierunku idziemy, także koledzy i koleżanki z Klubu Wspólnych Obywateli, również Lubartów, czekajcie, co się będzie działo. Na sesji Rady Miasta jest pan jednym z najbardziej aktywnych radnych. Czy także w Big Brotherze będzie pan najjaśniej świecącą gwiazdą? Myślę, że jako specjalista w sprawach budowlanych będę się udzielał w sprawie remontu tego żłobka. Jeżeli chodzi o moją aktywność, myślę, że parę afer się tam wykręci. Zgłosił się pan do programu. Czy pańska żona decyzję zaakceptowała bezproblemowo? Wydaje mi się, że moja żona o tej decyzji dowie się dopiero od was. Jest pan właścicielem szkoły nauki jazdy i to zazwyczaj pan poznaje wiele charakterów, a tu mieszkańcy Lubartowa będą przez 24 godziny śledzić Jacka Tchórza. Kogo zobaczą? Zobaczą człowieka opanowanego i spokojnego. A co z firmą na czas nagrywania programów? Kto będzie obejmował wszelkie działania w firmie? No tutaj kierownik ośrodka, ale jeśli chodzi o jazdy, wiadomo, jazd nie będę mógł prowadzić, ale jeśli chodzi o wykłady, to porozmawiam z organizatorem, może da mi godzinkę codziennie, żeby mógł przez telewizję tych swoich kursantów pouczyć. A co rodzina na pańską decyzję? No dzieci się cieszą, chociaż jeszcze nie wiedzą, co to znaczy, ale cieszą się, że tatę zobaczył w telewizji. Dwie kadencje w Radzie Miasta, duże poparcie mieszkańców, więc chyba mieszkańcy Lubartowa dobrze pana znają. Czy w Big Brotherze poznają nowego, innego Grześka? Znaczy o tym poznaniu dobrze radnego Grzegorza Jaworskiego to jest różnie, ponieważ no, nie jestem tak wyróżniającym się na sesjach radnym. Raczej sprawy załatwiam tak, no, raczej koleżeńsko gdzieś tam w kuluarach takich mniejszych, gdzieś tam na zapleczu. Ale czy poznają? Na pewno poznają innego Grześka, chociaż myślę, że bardzo się nie zmienię. Jestem zawsze taki sam, dużo jeżdżę rowerem w małych grupach, po 2 miesiące wyjeżdżałem do Ameryki czy do Kazachstanu, Kirgistanu. Jakoś mi się udawało przez parę miesięcy z ludźmi, których tak się troszeczkę mniej zna, aklimatyzuję się dość szybko i myślę, że nie będzie jakiegoś takiego większego skoku, że Grzesiek ten albo Grzesiek taki na 24 godziny jest inny. Także wydaje mi się, że będzie to ten sam Grzesiek, może więcej będzie mówił, więcej się będzie pokazywał. A tak myślę, że to jest takie spełnienie marzeń, żeby w takim programie wystąpić. Zawsze chciałem, żeby tak od pierwszego Big Brothera, którego oglądałem przed kilkunastoma latami, to zawsze chciałem w czymś takim wystąpić, żeby właśnie sprawdzić się, jak to będzie wyglądało. Oczywiście też nie kryję, że zamknięcie się na co najmniej 2 miesiące do samego końca programu, no to będzie pewny urlop taki, gdzie nie będę musiał pracować, a wręcz tylko się bawił i jakieś takie różne fajne rzeczy wykonywał. Także cieszy mnie to, jestem uczestnikiem. No i Grzesiek, mam taką nadzieję, że nie jakiś nie wyjdzie zwierzę z Grześka, tylko będzie ten sam Grzesiek. Czy rodzina będzie kibicowała radnemu Jaworskiemu? Czy jest zła na męża i tatę, że przez 2 miesiące będzie podglądany? No właśnie tego się obawiam, ponieważ jak rodzina się dowiedziała, że się zamykam prawie na 2 miesiące, to żona, córka powiedziała, że bardzo mi kibicują. No i tutaj właśnie, nie wiem, czy się z tego cieszyć, ale zaczęły snuć plany, w domu się zrobiło jakoś takie tajemnice, tyle fajnych rzeczy, żona z córką wymyśla, gdzieś jakieś wyjazdy, także jakoś nie zauważyłem tego niepokoju, że będę nieobecny, a wręcz, tak powiem, między nami zauważyłem taką ulgę i to mnie zastanawia, czy to jest właśnie dobre, że ja się tutaj zamknę i czy po prostu muszę przeanalizować, że tak jak pani mówi, powinno być, że żona tyle miesięcy beze mnie, jak oni sobie dadzą rady, a oni wręcz tak widzę, może nie chcą mi tego pokazać, ale ukrywają taką ulgę, radość, słyszę, że odpoczną trochę, także trochę mnie to niepokoi. Najpierw walka z komuną, później wiele inicjatyw społecznych, a teraz zupełnie inne wyzwanie, czyli 2 miesiące w zamknięciu pod bacznym okiem
także wyborców. Nie boi się pan tego wyzwania? No chyba raczej nie. Wie pani, w przeszłości byłem w zamknięciu trochę dłużej, chyba około 3 miesięcy. Na przełomie 82-83 w Czerwonym Boże, więc to dla mnie nic nowego. Zamknięcie 2 miesiące, podchodzę do tego trochę sceptycznie, dlatego że do tego typu programów miałem zewnątrz negatywne nastawienie, prostackie, sklepia najniższym gustom, ale z drugiej strony, ponieważ jest takie proste, to ona też pokazuje człowieka w przekroju. I być może, ponieważ jesteśmy w ramach działalności publicznej znani, to warto zobaczyć czasem, jakie są motywy naszych decyzji. Być może oglądanie nas na co dzień, jak myjemy zęby, jak się zachowujemy w relacjach między kolegami czy koleżankami, pokaże nasze zachowania w innym świetle, właśnie bardziej prawdziwym. Dlatego podchodzę do tego jako do nowego wyzwania i oczywiście nie boję się go. A jak na pańską decyzję o uczestnictwie w programie zareagowała rodzina? Bardzo dużą wagę przywiązuję do więzi rodzinnych i dlatego liczę się z taką opinią. Myślę, że rodzina mnie popiera, jestem już po rozmowach. Sądzę, że co nas nie zabije, to nas wzmocni. Jest pani jedyną kobietą we wspólnym Lubartowie. Czy nie przeraża pani fakt, że zostanie pani zamknięta razem z kolegami z klubu? Nie, nie przeraża mnie, gdyż koledzy z klubu są dżentelmenami i z tego, co mi wiadomo, prawdopodobnie będzie również uczestniczyć w całym przedsięwzięciu pani Grażyna Meksuła i pani Lucyna Kostecka. A jak do pomysłu odniósł się pani mąż i syn? No jestem osobą samostanowiącą o sobie, więc nie byli bardzo szczęśliwi, ale musieli się liczyć z moim zdaniem i zgodzili się. Już w maju w odnowionym obiekcie, który znajduje się za moimi plecami, zostaną zamknięci radni i mieszkańcy Lubartowa. Ich każdy ruch śledzić będzie kilkadziesiąt kamer. Zapewne wielu z dzisiejszych celebrytów poznamy jeszcze lepiej. Dla wszystkich zainteresowanych castingiem mamy jeszcze jedną informację. Regulamin i zasady udziału w programie zostaną ogłoszone na naszej stronie internetowej 1 kwietnia. Dla kanału S Angelika Karasek. Już 2 kwietnia drzwi Muzeum Zamojskich w Kozłówce zostaną szeroko otwarte dla turystów. Rusza bowiem nowy jubileuszowy sezon. W ubiegłym roku Kozłówkę odwiedziło rekordowo 300 tysięcy turystów. Tegoroczny sezon będzie wyjątkowy. Dlaczego? W tym roku przypada jubileusz 75-lecia powstania muzeum. Każdy mieszkaniec naszego regionu zna to miejsce, ale co takiego nas tam przyciąga? Co jest w Kozłówce tak wyjątkowego, że corocznie odwiedzają nie tysiące, a setki tysięcy turystów? Wielu turystów oraz pracowników podkreśla jedną cechę – autentyzm. Wchodząc do pałacu możemy poczuć się jak goście hrabiego Konstantego, który 100-120 lat temu wyszedł z tego pałacu i zostawił tak jak było. Także przechodząc przez wszystkie komnaty tego pałacu możemy poczuć się jak mieszkańcy tego miejsca sprzed ponad wieku. Więc ten autentyzm, kiedy wszystko jest prawdziwe, kiedy jest autentyczne, u nas nie ma ściemy, u nas jest sama prawda, więc myślę, że to elektryzuje turystów. Stan zachowania całego muzeum, to jak pałac jest czysty, ładny, piękny, to też jest wyjątkowość tego miejsca. I oczywiście 20 hektarów, które mamy tutaj dookoła. Wspaniały park, ogród, no i niezastąpione pawie, które są jedną z większych atrakcji Muzeum Zamojskich w Kozłówce. Co możemy zobaczyć podczas takiego typowego zwiedzania muzeum z przewodnikiem? Oczywiście takim głównym punktem każdego zwiedzania jest sam pałac, XVIII-wieczny pałac. Natomiast poza pałacem zapraszamy turystów do kaplicy, która została wybudowana w stylu wersalskim. Zapraszamy do odwiedzania wystaw czasowych, do galerii sztuki surrealizmu, ale także do powozowni. Zapraszamy także na spacer po alejkach ogrodowych i parkowych, gdzie także można odpocząć, odetchnąć świeżym powietrzem i spotkać wielu przedstawicieli flory i fauny. A co cieszy się największym zainteresowaniem wśród turystów? Który z zakątków muzeum? No, tak jak wspomniałem, pałac jest takim gwoździem programu. Do niego przyjeżdżają turyści, aczkolwiek coraz częściej spotykamy się też z gośćmi, którzy przyjeżdżają tylko i wyłącznie po to, aby pospacerować po ogrodzie i parku, więc to też to miejsce jest na nowo odkrywane. No nie ma się co dziwić, jest kilka tysięcy sadzonek kwiatów, są zadbane krzewy, są piękne, stare drzewa. No jest to magiczne.
magiczne miejsce, w którym naprawdę można się zatopić nie tylko w kontemplacji, ale także w takim właśnie wyciszeniu, ale też radości spędzania czasu na łonie natury. Sezon turystyczny, który za chwilę się zacznie, będzie wyjątkowy, bo jubileuszowy. Jakich atrakcji mogą spodziewać się turyści w tym roku? 2 kwietnia po raz 75 otwieramy drzwi naszego muzeum, ponieważ w tym roku tyle lat to muzeum obchodzi. Atrakcji będzie multum, dlatego zachęcamy przede wszystkim do śledzenia naszych portali społecznościowych na Facebooku, na Instagramie. Zapraszamy także do odwiedzania naszej strony internetowej. Na pewno mnóstwo wydarzeń kulturalnych. Będą to koncerty, będą to wystawy. Fantastyczna wystawa czasowa o róży. Z tym będzie też związane w ogóle Święto Róży, ponieważ 31 maja nie dość, że otworzymy tę wystawę, to jeszcze zaprezentujemy różne wyroby, które mają gdzieś tam tą namiastkę tej róży, ale także pokaz mody związanej także z różami. Atrakcji będzie mnóstwo, naprawdę warto przyjechać w każdym momencie do muzeum, a przede wszystkim warto śledzić nasze kanały, bo z nich można dowiedzieć się o wszelkich aktualnościach. Od 2 kwietnia muzeum można zwiedzać od godziny 10. Co ciekawe, w kwietniu w środę zwiedzanie jest bezpłatne, zaś w maju tym dniem jest wtorek. Jednak Kozłówka to nie tylko zwiedzanie. Odbywa się tu szereg wydarzeń, takich jak sportowa Kozłówka, mundurowa majówka, wystawy czasowe, konferencje i wiele innych. Niestety, od tego sezonu nie będzie już z nami barwnej postaci Kozłówki. Swoją prawie 3-letnią przygodę z muzeum kończy dotychczasowy rzecznik prasowy Adam Kościańczuk. Cześć, nazywam się Adam Kościańczuk. Przez ostatnie 3 lata byłem częstym gościem kanału S, czego się niezmiernie cieszę, jestem niezmiernie dumny. Moja przygoda z tym wspaniałym miejscem niestety dobiega końca. Dziękuję za każdy udzielony wywiad, dziękuję za każdą możliwość spotkania się z telewizami w ich domach poprzez szklany ekran. Mam nadzieję, że jeszcze się zobaczymy, dlatego nie mówię, że... Dyrektor szpitala Łukasz Semeniuk został odwołany ze swojego stanowiska. Taką decyzję podjęły władze starostwa powiatowego w Lubartowie. Zarząd powiatu lubartowskiego, który jest organem tworzącym szpital, decyzję o odwołaniu Semeniuka jednogłośnie podjął 20 marca. Podczas spotkania zarządu i posiedzenia Rady Społecznej dyskutowano m.in. o sytuacji finansowej szpitala, o zarządzaniu jednostką i problemach z tym zarządzaniem. To argumenty za odwołaniem Semeniuka, który na razie jest na zwolnieniu lekarskim. Dopiero po powrocie Semeniuka ze zwolnienia będzie rozpoczęta procedura zwolnienia go z funkcji dyrektora. Na chwilę obecną nie wiadomo, kto zostanie nowym dyrektorem. 24 marca odbył się 24 rajd rowerowy pod nazwą Powitanie Wiosny, zorganizowany przez Miejskie Koło Turystyki Rowerowej Relax. Tym samym grupa rowerzystów pożegnała zimę. Rajd rozpoczął się o godzinie 11.30 zbiórką w centrum miasta. Uczestnicy przejechali na plac przy Pałacu Sanguszków, by tam zrobić wspólne zdjęcie. Następnie w barwnym korowodzie przejechali przez całe miasto, kierując się do Sernik. Tam odbyło się pożegnanie zimy i powitanie wiosny. Uczestnicy rozstrzygnęli również konkurs na najciekawszy strój uczestnika rajdu. Miejmy nadzieję, że dzięki rowerzystom wiosna przyjdzie do nas już na dobre. Miejskie Koło Turystyki Rowerowej zaprasza również do dołączania do grupy rowerzystów i brania udziału w wydarzeniach. Więcej informacji na www.mktr-relax.com. W gminie Abramów w miejscowości Wielkie 24 marca doszło do pożaru budynku gospodarczego. Oparzeniom uległ pracownik gospodarstwa. Pożar obejmował budynek, w którym znajdowały się maszyny rolnicze oraz bydło. Ogień obejmował część magazynową i dach na całości budynku. Właściciel obiektu ewakuował pracownika, który uległ oparzeniom na całym ciele. Podczas akcji gaśniczej użyto sprzętu ciężkiego. W gaszeniu pożaru udział wzięły 2 zastępy jednostek ratowniczo-gaśniczych Lubartów oraz Ochotnicza Straż Pożarna Abramów, Michów, Kamionka oraz Wielkie. W minioną niedzielę, 24 marca, zawodnicy Młodzieżowego Klubu Sportowego Lubartów brali udział w Mistrzostwach Lubelszczyzny MMA. Klub wystawił 5 zawodników i 5 zawodników wróciło z medalami. W zawodach rywalizowało blisko 200 osób z całej Lubelszczyzny i spoza jej granic. Lubartowski klub rywalizował w 2 formułach MMA i brazylijskim jiu-jitsu. Zawodnicy powrócili z następującymi medalami. Marta Rodzik zdobyła złoty medal w MMA. Marta pomimo startu w wyższej kategorii wagowej świetnie się zaprezentowała, wygrywając oba pojedynki przed czasem. Szczerze mówiąc, myślałam, że obie te walki stoczę w stójce, tylko uderzając, kopiąc. Skończyło się tak, że ta pierwsza walka skończyła się w parterze przez duszenie w 20 sekundzie walki. Szczerze mówiąc, po tym jak moja przeciwniczka upadła na matę, miałam zamiar jej dać wstać, ale jednak w ostatnim momencie tak stwierdziłam, że nie ma co,
kusić tego losu, że jeszcze w walce może się dużo wydarzyć i wolałam skończyć tę walkę przed czasem. W drugiej walce to już było bardziej tak, jak sobie planowałam, bo to było, był nokaut techniczny właśnie w stójce po uderzeniu. Srebrne medale w brazylijskim jiu-jitsu zdobyli Damian Polit i Krystian Olszta. Stoczyłem 3 walki, z czego 2 wygrałem, kończąc zawody na 2. miejscu. Myślę, że wszystko przebiegało pomyślnie, po mojej myśli. Pierwszą walkę wygrałem taktarowem, drugiej natomiast wygrałem trójkątnym duszeniem. Ostatnią walkę niestety przegrałem, finałową, na punkty z doświadczonym przeciwnikiem. Brązowe medale w brazylijskim jiu-jitsu zdobyli Krzysztof Braszko oraz Mateusz Szczepaniak. W niedzielę odbyły się Mistrzostwa Lubelszczyzny MMA. Nasz klub reprezentowało 5 zawodników. Zawody odbywały się na obiektach Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Wystawiliśmy 1 zawodniczkę, 4 zawodników. Wróciliśmy 5-5, 5 medali, 5 zawodników, także uważam to za spory sukces. Już 5 i 6 kwietnia mieszkańcy Lubartowa i okolic będą mogli włączyć się do akcji 1000 drzew na minutę. Nadleśnictwo Lubartów zaprasza do wzięcia udziału w wydarzeniu Posadź swoje drzewo. W dniach 5 i 6 kwietnia mieszkańcy z naszego miasta, ale też z okolic będą mieli możliwość posadzenia własnego drzewa. O co chodzi? Zgadza się. Wspólnie z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Lublinie Nadleśnictwo Lubartów już po raz 6 organizuje akcję Posadź swoje drzewo. W ramach tej akcji 5 i 6 kwietnia wszyscy chętni będą mogli przyjść i wspólnie z nami zasadzić drzewo, uczestniczyć w tej wiosennej pracy podczas sadzenia nowego pokolenia lasu. Akcja jest dwudniowa, 5 i 6 kwietnia, ale 5 kwietnia jest zarezerwowany dla grup szkolnych ze szkół podstawowych z zasięgu działania naszego nadleśnictwa, a wszystkich chętnych, osoby indywidualne, ale też i grupy, rodziny z dziećmi zapraszamy do wspólnego spędzenia czasu w sobotę, 6 kwietnia. W ramach tej akcji oprócz wspólnego sadzenia drzew uczestnicy będą mogli zwiedzić szkółkę leśną Stróżek, a cała akcja zakończy się wspólną biesiadą przy ognisku. Będzie też stanowisko edukacyjne Nadleśnictwa Lubartów i tak jak zawsze gry, zabawy, będzie leśne koło fortuny, będzie można posłuchać odgłosów lasu. Oczywiście dla tych, którzy odpowiedzą dobrze i na różne zadawane pytania, będziemy mieli drobne upominki. Spotykamy się wszyscy o godzinie 10 na parkingu leśnym Stary Tartak. Tego dnia będzie zniesiony zakaz wjazdu do lasu. Będzie też Straż Leśna kierowała ruchem, także bez problemu wszyscy na ten parking leśny dotrą. I tam część grup będzie rozwieziona na powierzchnię, gdzie będzie sadzenie. Tam będą czekali nasi pracownicy, którzy wytłumaczą, jak poprawnie sadzić drzewa. Też będą czuwać nad całym sadzeniem, udzielać wskazówek czy porad. A część pojedzie na szkółkę leśną Stróżek, gdzie pracownicy nadleśnictwa oprowadzą i opowiedzą o sadzeniu drzew, o szkółce, opowiedzą całą historię od nasiona do drzewa, jak to wszystko się dzieje. Oprócz tego, że wszyscy będą mieli pretekst, żeby spędzić aktywnie dzień na świeżym powietrzu, to też będą mogli się dowiedzieć i o tym, jak ważny jest las dla ludzi, ale też dlaczego te drzewa sadzimy, bo warto podkreślić, że co roku sadzimy miliony drzew. Lasy Państwowe produkują 800 milionów drzew każdego roku. Tylko tutaj w naszym Nadleśnictwie Lubartów w tym roku posadzimy 800 tysięcy drzew. Także co roku sadzimy te drzewa, ale też oprócz tej ważnej roli lasu też chcemy pokazać, na czym polega nasza praca, czym się zajmujemy, poopowiadać troszkę o tej pracy leśnika. A w dalszej części informacji. Milioner z drugiego LO. Szczęśliwe zakończenie poszukiwań. Do działań zaangażowano policjantów, przewodników z psami tropiącymi. Zwycięstwo Kingi w konkursie recytatorskim. Chciałam mówić głosem tych osób, które to napisały. Odpowie przed sądem za pornografię. Grozi kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności. Światowy Dzień Wody na Chopina. Głównie miało to na celu ukazanie, jak poważne konsekwencje niesie ze sobą spadek zasobów wody. Nie wypalaj traw. Co roku w
pożarach traw w Polsce giną ludzie. Chopin zaprasza. W tym roku mamy bardzo bogatą ofertę edukacyjną. Awans koszykarek do województwa. Mam nadzieję, że nasza drużyna jest w pełni sił i dziewczęta pokażą się z jak najlepszej strony. Lubartowska młodzież w Wirsen. Byliśmy na wymianie w Niemczech, w zachodnich Niemczech, to konkretnie w mieście Bryggen. Uczeń z drugiego liceum ogólnokształcącego imienia Piotra Firleja w Lubartowie, Michał Filipowicz, został pierwszym milionerem w województwie lubelskim. O co chodzi? Odpowiedź w naszym materiale. Jesteś pierwszym w województwie milionerem. Wytłumacz naszym widzom, o co chodzi. To zająłem pierwsze miejsce w konkursie Bakcyl. Był to konkurs Milion na Bank. I w najkrótszym czasie udało mi się wygrać 1 000 000 złotych. Była to gra o inwestycjach na giełdzie. Konkurs odbył się w grudniu. Podjąłem 2 próby wygrania miliona. Pierwsza próba była głównie, żeby zobaczyć, na czym ten konkurs polegał. Bardzo się w nią wciągnąłem, a już druga próba była bardziej na poważnie. Też dużo mi koledzy mi podpowiadali, ponieważ ci, którzy po prostu, którym lepiej szło, dostawali wsparcie od tych, którym po prostu gorzej szło. Na pewno troszkę się zaskoczyłem, że wygrałem nagrodę pieniężną w postaci 300 zł. No i był to dla mnie trochę szok, że udało mi się wygrać. Do tego konkursu nie da się tak przygotować po prostu w pewnym etapie. U ciebie te zainteresowania giełdą są już dłuższy czas. Gdzie to się zrodziło? Kiedy się zaczęła to zainteresowanie do giełdy? Od paru lat mam oczywiście zainteresowania grą na giełdzie. Chciałbym złożyć kiedyś własną firmę i na pewno chciałbym, żeby firma też żyła trochę z inwestycji, ponieważ bardzo mnie to interesuje. Zacząłem się tym interesować właśnie od paru lat i to zainteresowanie chyba tak na początku gimnazjum było, kiedy dowiedziałem się, że w ogóle coś takego jest. W takim razie ta wygrana w tym konkursie to na pewno taki czynnik motywujący do dalszych działań. Jakie masz plany te najbliższe, jeśli chodzi o studia, wykształcenie i swój samorozwój? Po liceum to jeszcze trochę czasu mam, ponieważ do pierwszej klasy liceum teraz uczęszczam. Na pewno chciałbym złożyć własną firmę i pójść na 2 kierunki studiów. I byłyby to studia ekonomiczne oraz architektoniczne, ponieważ chciałbym właśnie złożyć firmę architektoniczną. I właśnie firma też bym chciał na to trochę zarobić z inwestycji. Ponad 100 policjantów wspólnie ze strażakami i okolicznymi mieszkańcami 27 marca wieczorem poszukiwało zaginionego tego samego dnia 34-latka. Na szczęście finał poszukiwań okazał się szczęśliwy. Do zaginięcia doszło 27 marca. Jak wynika z relacji członków rodziny, mężczyzna, 34-latek, mieszkaniec gminy Abramów, miał w godzinach porannych wyjść z domu i udać się w nieznanym kierunku. Rodzina na początek sama na własną rękę próbowała odnaleźć mężczyznę. Dopiero wieczorem zgłosili fakt zaginięcia na policję. W działaniach poszukiwawczych brało łącznie udział ponad 100 policjantów wspieranych przez strażaków ochotników z ochotniczych straży pożarnych, także przez strażaków z Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie, którzy wyposażeni byli w kłady, a także do działań zaangażowano policjantów, przewodników z psami tropiącymi. Na szczęście finał tych poszukiwań okazał się szczęśliwy. Mężczyzna został odnaleziony przed godziną 22 i wychłodzony, przekazany załodze karetki pogotowia. Kinga Cybul, uczennica z drugiego liceum ogólnokształcącego w Lubartowie, zwyciężyła w organizowanym przez Lubelski Oddział Instytutu Pamięci Narodowej wojewódzkim etapie 5. ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego. Do zawodów przygotowywał ją pan Rafał Wrotkowski. Więc tak, to był wojewódzki konkurs poezji i prozy lagrowej byłych więźniarek obozu Ravensbrück i to był właśnie wojewódzki etap. I polegało to na tym, że miałam przygotować jeden wiersz i fragment prozy i zaprezentować go przed komisją.
A powiedz mi samo twoje wystąpienie, jak ci poszło? Czy tak, jak sobie zaplanowałaś? Chyba tak dokładnie było, ponieważ chciałam mówić głosem tych osób, które to napisały i bardzo dużo wcześniej czasu spędziłam na zapoznaniu się też z inną literaturą innych kobiet, więc myślę, że to był taki zbiorowy głos wszystkich, którym chciałam właśnie powiedzieć. Bardzo ważne jest to, że teraz otworzyły się drzwi do etapu ogólnopolskiego. Tak, i już wszyscy finaliści, bo mogła przejść jedna osoba z województwa, a wszyscy finaliści już jadą wraz ze swoimi opiekunami, którzy ich przygotowywali, do Niemiec, do obozu Ravensbrück, a teraz czeka nas w następnym tygodniu etap ogólnopolski w Rudzie Śląskiej, gdzie zostanie wyłoniona już jedna osoba, która wygra w kategorii prozy i w kategorii wiersza. Kinga Cybul, uczennica klasy drugiej C, w której mam przyjemność być wychowawcą, wzięła udział w konkursie i tam konkursie opowiadała. Natomiast ja bym chciał powiedzieć kilka słów o przygotowaniach i o tym, jak Kinga profesjonalnie podeszła do tego zadania. Muszę powiedzieć, że sama przygotowała fragmenty tekstów, przekopała się przez źródła, dotarła do tych wspomnień, natomiast do książek poświęconych temu problemowi właśnie więźniarek obozu w Ravensbrück. W zasadzie to był jej autorski pomysł na takie, a nie inne teksty. Moja zasługa w zasadzie tutaj była niewielka, ja tylko pracowałem z nią, pomagałem troszeczkę przy interpretacji tych tekstów. Natomiast większą część aktywności, więcej pracy wykonała Kinga. Trzeba powiedzieć, że ten dzień, kiedy startowała w tym konkursie wojewódzkim, był szczególny, ponieważ rano wzięła udział również w konkursie recytatorskim poświęconym poezji Czechowicza i poetów doby staropolskiej i tam otrzymała wyróżnienie. Także najpierw byliśmy w Domu Kultury pod Akacją i tam Kinga startowała właśnie w tym konkursie, natomiast potem udaliśmy się do lubelskiego oddziału IPN i tam Kinga wzięła udział właśnie w tym konkursie. Muszę powiedzieć, że uczennica jest naprawdę bardzo wyjątkową osobą, działa aktywnie w scenie 44, ale również ma bardzo skonkretyzowane plany odnośnie przyszłości, wie, co chce robić w życiu. I mam nadzieję, że ten konkurs, w którym zwyciężyła, no przyczyni się do tego, że utwierdzi ją w takim przekonaniu, przeświadczeniu, że ta droga, którą wybrała, jest drogą właściwą. A ja oczywiście ze swojej strony będę jej bardzo mocno kibicował i trzymał kciuki. 25 marca policjanci zatrzymali 22-letniego mężczyznę za posiadanie i rozpowszechnianie dziecięcej pornografii. Grozi mu do 12 lat pozbawienia wolności. 25 marca na terenie województwa kujawsko-pomorskiego został zatrzymany 22-latek, mieszkaniec tego województwa. Mężczyzna posiadał i rozpowszechniał w internecie materiały pornograficzne z udziałem małoletnich poniżej 15 roku życia. Zatrzymanie to efekt wspólnych działań policjantów z Lubartowskiej Komendy i policjantów z Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. 26 marca Sąd Rejonowy w Lubartowie zadecydował o tymczasowym aresztowaniu. Mężczyźnie za popełnione przestępstwo grozi kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności. Uczniowie z drugiej klasy Liceum Ogólnokształcącego przy Chopina w Lubartowie zorganizowali apel z okazji Światowego Dnia Wody. Wydarzenie miało na celu przypomnienie, że nie powinniśmy jej zanieczyszczać i marnować, bo przecież woda to życie. 22 marca odbył się w naszej szkole Dzień Wody, który zorganizowałyśmy wraz z naszą koleżanką z klasy oraz z córką Jarosz od Przygody. W międzyczasie odbyły się również występy wokalne, które również same zorganizowałyśmy i głównie miało to na celu ukazanie, jak poważne konsekwencje niesie ze sobą spadek zasobów wody oraz jak działają oczyszczalnie ścieków i co możemy zrobić, aby zapobiegać dużemu marnowaniu wody. Corocznie w okresie wiosennym dochodzi do pożarów spowodowanych wypalaniem traw i nieużytków rolnych.
Konsekwencje w postaci grzywny to najłagodniejsza kara, jaka może spotkać osoby wypalające trawy. Przełom wiosny oraz przedwiośnie to okresy, w których wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków rolnych. Za ponad 90% przyczyn ich powstania odpowiedzialny jest człowiek. Tylko niewielki procent pożarów traw powstaje w wyniku przypadkowego zaprószenia ognia poprzez wyrzucenie niedopałków ze środków transportów, w tym przejeżdżających samochodów lub pociągów. W rozprzestrzenianiu ognia pomagają powiewy wiatru. W przypadku gwałtownej zmiany jego kierunku pożary bardzo często wymykają się spod kontroli i przenoszą się na pobliskie domy oraz zabudowania gospodarcze. Niejednokrotnie w takich pożarach ludzie tracą dobytek całego życia. Co roku w pożarach traw w Polsce giną ludzie. Z danych statystycznych Państwowej Straży Pożarnej wynika, że w przedziale wiekowym osób, które zginęły podczas czynności wypalania traw, są głównie osoby starsze, które po wypalaniu traw nie zdążyły oddalić się na bezpieczną odległość. Pamiętajmy, że wypalanie traw jest nie tylko niebezpieczne, ale też niedozwolone. Każdy, kto wypala trawy, nieużytki, pasy przydrożne, może się liczyć z karą aresztu lub kary grzywny. Natomiast 10 lat pozbawienia wolności grozi tym osobom, które powodują pożar, stwarzając tym samym zagrożenie dla większej liczby osób, zagrożenie dla życia i zdrowia większej liczby osób lub mienia większych rozmiarów. Większa sankcja karna, bo aż do 12 lat pozbawienia wolności grozi tym osobom, które powodując pożar doprowadzają do śmierci czyjejś osoby. Zespół szkół nr 2 w Lubartowie zaprasza uczniów trzecich klas gimnazjów i ósmych klas szkół podstawowych do wstąpienia w szeregi Chopina. 14 i 15 marca odbyły się dni otwarte, podczas których padł rekord odwiedzających. Rozpoczyna się rekrutacja do szkoły na Chopina. Jakie klasy zostały przygotowane dla przyszłych uczniów tego liceum? W tym roku mamy bardzo bogatą ofertę edukacyjną. Dla uczniów klas trzecich gimnazjum będą to klasy matematyczno-fizyczna, biologiczno-chemiczna, humanistyczno-psychologiczna i społeczno-administracyjna. A dla uczniów klas ósmych szkoły podstawowej będą to klasy też matematyczno-fizyczna, biologiczno-chemiczna, humanistyczno-psychologiczna i społeczno-administracyjna oraz prawnicza. Dlaczego warto tutaj akurat wybrać naukę w tych rozszerzeniach? No na pewno bardzo dobrze nasi nauczyciele przygotowują nas do matur. Mamy też zajęcia dodatkowe, co też ułatwia bardzo uczenie się. Właśnie co jeszcze takiego szczególnego jest do zaoferowania? Poza nauką mamy też dobrze wyposażone obiekty sportowe. U nas na WF-ie nie da się nudzić. Prowadzone są zajęcia pozalekcyjne, na których możemy rozwijać swoje pasje i dzięki czemu to się przekłada na wysokie osiągnięcia w konkursach sportowych i zawodach. Także zapraszamy na Chopina. Oczywiście. 14 i 15 marca odbyły się dni otwarte. Padł też wtedy rekord uczniów, którzy odwiedzili mury na Chopina. Co się odbywało w tych dniach, że było tak duże zainteresowanie? No to jest akurat prawda, było bardzo duże zainteresowanie i my jako osoby będące w tych salach byliśmy zaskoczeni. A więc technikum było podzielone na dwie sale. W jednej sali uczniowie mogli dowiedzieć się różnych ciekawych rzeczy na temat bezpieczeństwa haseł i sieci komputerowych, a w drugiej pogłębiali swoje tajniki w poszczególnych dziedzinach informatyki, mogli złożyć komputer, dowiedzieć się jak się projektuje strony i tak dalej. Szkoła przy Chopina to nie tylko liceum, z którego głównie jest ta szkoła znana, ale też technikum. Dlaczego warto tutaj akurat przyjść? Jak dla mnie technikum jest jakby świetnym miejscem do wyboru, jeżeli ktoś chce rozwijać się z dziedzin informatycznych. Mamy przede wszystkim 8 sal, mamy w tym roku jakby mamy nowy sprzęt, więc jakby uczniowie nie pracują na starszych komputerach, tylko na nowych jednostkach. Mamy wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycielską i przede wszystkim młodą. To nie są starzy ludzie, to są ludzie, którzy jakby wiedzą co robią i sami się w tym jeszcze doszkalają. Są też projekty z funduszów europejskich, gdzie mamy wiele jakby zajęć dodatkowych, które później mogą być przemienione w staż płatny. Także technikum jest dobrym polem do rozwijania się.
tak naprawdę szerokie spektrum do tego, żeby działać tak, nie tylko naukowo, ale też rozwijać swoją pasję. Tak, zgadzam się z tym 100%. W ostatnich dniach w hali widowiskowo-sportowej Zespołu Szkół nr 2 w Lubartowie odbyły się Mistrzostwa Powiatu i Rejonu w koszykówce dziewcząt w ramach liceliady. 27 marca drużyna z Chopina wygrała Mistrzostwa Rejonu, tym samym awansując do etapu wojewódzkiego. Gościmy Państwa dzisiaj w hali Zespołu Szkół nr 2 w Lubartowie przy ulicy Chopina na kolejnych rozgrywkach sportowych, które odbywają się w tym roku szkolnym w naszej hali widowiskowo-sportowej. Dzisiaj są to Mistrzostwa Rejonu Lubartowskiego w piłce, w koszykówce dziewcząt. Rejon, tak przybliżę może, jest to obręb czterech sąsiednich powiatów. Powiatu puławskiego, powiatu ryckiego, opolskiego i naszego. Mistrzowie tych powiatów spotykają się w rozgrywkach z kalendarza Lubelskiego Szkolnego Związku Sportowego po to, żeby wyłonić mistrza rejonu, który będzie z kolei grał na Mistrzostwach Województwa o miano tytułu, o zdobycie tytułu Mistrza Województwa. Gościmy dzisiaj dwie drużyny oprócz naszego zespołu dziewcząt, drużynę Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 z Puław i jeszcze w szatni przebywa drużyna z Ryk, która rozegra również dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że nasza drużyna jest w pełni sił i dziewczęta pokażą się z jak najlepszej strony, wygrają ten turniej oczywiście i będą po raz kolejny już, co nam się często zdarza, będą reprezentować nasz powiat, nasz rejon, a przede wszystkim naszą szkołę na zawodach wojewódzkich. Na zawodach rejonowych po pokonaniu zawodniczek z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Puławach drużyna dziewcząt z Chopina awansowała do zawodów wojewódzkich, które zostaną rozegrane 4 kwietnia w Białej Podlaskiej. Trzymamy kciuki i życzymy wygranej. W dniach od 17 do 23 marca uczniowie z Zespołu Szkół nr 2 w Lubartowie przebywali w Wirsen w ramach projektu Erasmus+. Poza zwiedzaniem zakątków niemieckich miast, uczniowie mieli ważne zadania do wykonania. W dniach 17-23 marca byliśmy na wymianie w Niemczech, w zachodnich Niemczech, to konkretnie w mieście Bryggen. Pojechaliśmy tam ogólnie w 10 osób, 7 uczniów i 3 nauczycieli. Był tam dyrektor Zbigniew Sajda i 2 nauczycielki od języka angielskiego, Olga Wróblewska i Małgorzata Frydrych. Jakie narodowości uczestniczyły w tej wymianie? Była tam Polska, Niemcy i Włochy. Miało być jeszcze Dania, ale niestety były tam jakieś komplikacje i nie pojawiło się na tej wymianie. Mieliście sporo zadań do wykonania. Co tam takiego robiliście? Tak, naszym głównym zadaniem było przygotowanie jakby produktu, który możemy sprzedać i na podstawie którego możemy stworzyć firmę. No i wyborem naszej szkoły była aplikacja, która pozwalała dzięki smartfonowi znaleźć swoje zagubione rzeczy. I naszym zadaniem było przygotować cały biznesplan na najbliższe 4 lata, na wszystkie płace pracowników, wszystkie nasze zadania, wszystkie pożyczki z banków. Chodziliśmy do banków, pytaliśmy, jakie pożyczki możemy dostać. Poza tym mieliśmy spotkania z przedsiębiorcami, którzy opowiadali nam o tym, jak oni zaczynali swoją działalność. Więc to nie tylko szlifowanie obcego języka, ale też umiejętności. Czego się nauczyliście? No tak, przede wszystkim nauczyliśmy się właśnie tworzyć biznesplany i rozpracowywać całą działalność. Można powiedzieć, że nawet zarządzanie pieniędzmi i płacami wszystkich pracowników. I poza tym nauczyliśmy się najpotrzebniejszych rzeczy, które musimy tak jakby mieć wykonane, żeby móc dostać pożyczkę w banku. Ale zwiedziliście też sporo ciekawych miejsc. Jakich? Tak, na przykład byliśmy w Düsseldorfie w Muzeum Sztuki Nowoczesnej K21. Zwiedziliśmy także bunkier z czasów zimnej wojny w Bonie. Byliśmy także w Ministerstwie Obrony Narodowej, gdzie mieliśmy taki jakby wykład, w sumie bardziej rozmowę właśnie z żołnierzem marynarki, który nam opowiadał właśnie o tym, co się dzieje aktualnie w Unii Europejskiej. Byliśmy także w Mönchengladbach, gdzie widzieliśmy galerię już bardziej taką zakupową Minto. Tak, no i jeszcze w wolnym czasie każdy z nas był w różnych miejscach, jak na przykład w Kolonii lub w miejscowości Rermont w Holandii. Jakie wrażenia zrobiły na Was te miejsca? No, były trochę inne niż w Polsce, widać było te różnice. No i na przykład w Muzeum Sztuki mieliśmy niestety dość mało czasu, ale samo to wrażenie kilku eksponatów było niesamowite, tak samo właśnie bunkier w Bonie.
mogliśmy zobaczyć to, na co ludzie się przygotowywali. A teraz zapraszamy na prognozę pogody na nadchodzący tydzień. W piątek 29 marca przewidywane jest zachmurzenie umiarkowane. Na termometrach zobaczymy 13 kresek powyżej zera, zaciśnienie atmosferyczne wyniesie 1030 hektopaskali. Zachmurzenie umiarkowane przewidywane jest również w sobotę 30 marca. Temperatura nieco wzrośnie do 16 stopni Celsjusza, a barometr pokaże 1025 hektopaskali. Zachmurzenie umiarkowane przewidywane jest również w niedzielę 31 marca. 17 kresek powyżej zera to temperatura, jaka będzie nam towarzyszyła tego dnia. Ciśnienie atmosferyczne zmaleje do 1018 hektopaskali. Bezchmurnie będzie w poniedziałek 1 kwietnia. Temperatura wyniesie 9 stopni Celsjusza, zaś wskazówka barometru pokaże 1031 hektopaskali. We wtorek 2 kwietnia będzie również bezchmurnie. Temperatura wzrośnie do 12 kresek powyżej zera, zaś ciśnienie atmosferyczne wyniesie 1021 hektopaskali. Opady deszczu przewidywane są 3 kwietnia w środę. Termometry wskażą 11 stopni Celsjusza, a ciśnienie zmaleje do 1006 hektopaskali. W czwartek 4 kwietnia przewidywane są opady deszczu. Temperatura zmaleje do 6 stopni Celsjusza, a barometr pokaże 1021 hektopaskali. Prognoza pogody przygotowywana we współpracy z portalem twojapogoda.pl. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa na dziś. Zapraszam do kontaktu z naszą redakcją pod adresem redakcja@kanales.pl lub pod numerem telefonu 605 331 126. Przypominam, że wszystkie nasze materiały mogą Państwo oglądać na naszej stronie internetowej www.kanales.pl. Ja już się z Państwem żegnam. Dziękuję serdecznie za uwagę i do zobaczenia za tydzień.